Ja uważam, że trzecia wojna światowa już trwa. Ameryka dała ciała. Idioci, no jak to na zachodzie? Rosję trzeba pokonać i podzielić. Bo mówienie tu jest taki hamulec bezpieczeństwa. Weźmiesz pigułkę w razie czego i przestaniesz być matką. Nieprawda, Byłeś matką dalej tylko dziecka, które sama zabiłaś. Tak zwane zmiany klimatyczne, cała ta nowa religia to jest świndel niewiarygodny. A jak PiS wróci do wszyscy będziecie siedzieć. To jest behawior gangsterski typowy. Jak pani delikatnie mówi, dlaczego się tknęła w życiu, to skrzeniła w nagrodę, została, dostała do schrzanienia całą Unię Europejską. Ta jakaś Jurowa czy jakieś Renty, to wszystko są tacy właśnie, i Szolcy i Macron też to jest, są wszystko typy bezbarwnych, głupich biurokratów, którzy awansowali z wysługi lat. To Trump y, uderzył w y, geopolityczne interesy Rosji w wielu punktach, a Obama i Biden tylko ruskich głaskali. Moim gościem w kolejnym przepytaniu jest Rafał Ziemkiewicz, publicysta, pisarz. Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się. Dziękuję, że przyjął Dzień pan dobry. nasze zaproszenie. Bardzo miło dziękuję za zaproszenie. Pan dość spokojny, a tu z każdych stron słyszę, że za chwilę w Polsce, może nie za chwilę, za jakiś czas w Polsce wybuchnie wojna. Może to kwestia wieku, ja już to dość dawna słyszę, także specjalnie się nie przejmuje, no oczywiście może wybuchnąć, ale nie takie rzeczy się już działy. Jesteśmy <głos》> do tego ludzkość. przygotowani? Mówimy o wojnie zewnętrznej, nie, właściwie nie jesteśmy, znaczy wojna w Polsce oczywiście jest, to jest wojna domowa i to taka wojna, która chyba rzeczywiście może zostać zakończona tylko tak jak poprzednio, w, w, w zewnętrzną agresją. A Niestety mamy duży problem z znalezieniem się jako społeczeństwo w sytuacji niepodległości. Nie mamy tego przećwiczone, jeszcze tego nie rozumiemy za każdym razem, jak się to szybko kończy, ale ja, ja generalnie jestem, jestem optymistą. Na razie nie jesteśmy przygotowani oczywiście, ale nikt nigdy nie jest przygotowany wystarczająco na wojnę. Bo pan się wiera, mówi, że to jest kwestia dwóch, trzech lat, jeśli chodzi o potencjalną, a jego zdaniem możliwą rosyjską agresję? Nie jest to wykluczone. Oczywiście wszystko zależy od decyzji mocarstw. Na razie Ameryka dała ciała, jak to się potocznie mówi, bo koncepcja Joe Bidena, jego wspierania Ukrainy, żeby walczyła z jedną ręką za plecami, właściwie nie wiadomo czemu to miało służyć. No, to jest, w kontaktach z Rosją świat zawsze popełnia taki błąd Napoleona, że nie, nie umie sobie wyobrazić na czym ma polegać zwycięstwo. To znaczy, co? Weźmiemy ich, kopniemy, stukniemy i poczekamy, aż się poddadzą. No, no, mm -hmm. no, no nie ma tak. Nie, ta, 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 tak. Trzeba sobie jasno powiedzieć, co chcemy osiągnąć. Ja uwielbiam to zdanie ze starego podręcznika dla kawalerii, którą pułkownicy Drudzki, Lubecki i, i Graczak bodajże, Grabowski, przepraszam. <laughs> Ale już przez chwilę myślałem, że jakiś. No w każdym razie, jest tam takie zdanie, że każdy dowódca na każdym szczeblu musi jasno wiedzieć, co chce osiągnąć, co chce zrobić. No i świat nie wie, co chce zrobić z Rosją. Więc ja podpowiadam, Rosję trzeba pokonać i podzielić. Trzeba po prostu rozbić to państwo, dopóki się nie rozbije jego, nie, nie zniszczy się, nie przetrąci się tego kręgosłupa imperium, dopóty ta zaraza będzie odrastać i będzie powracać. Mhm. No a niestety Joe Biden, co jest w tradycji demokratów, on sobie tak wymyślił, że Ukraina będzie ścierać możliwości wojskowe Rosji. Tak wymyślono, tylko jest ścierać, czyli Ukraińcy będą ginąć, ale Rosjanie też będą. No w tym momencie Putin sobie pomyśli, ojej, ja ponoszę za duże straty, przecież przegram wybory, jak będę tak ponosił straty. No trzeba jakoś tę sytuację rozwiązać. Idioci, no jak to na Zachodzie, prawda? Mm. Zawsze zawsze ich, ich przewaga polega, jak dotąd polegała na tym, że oni robili głupie rzeczy, a skutki tych głupot ponosili ludzie inni gdzieś w Europie Centralnej. Teraz będzie inaczej. Teraz to Ameryka zacznie ponosić, już ponosi skutki swoich złych decyzji, więc może ją to czegoś nauczy. Może dlatego jest pan taki spokojny, bo z tego co słyszę, to pan uważa, że ta, ten scenariusz wojenny jest właściwie jedynym wyjściem z tej sytuacji. Nie, nie jest jedynym wyśmieniem sytuacji. To jest tak, że z Ruskimi to trzeba, tak jak moja świętej pamięci mama mówiła, głaszcz chama, to cię będzie kopał, kopni chama, to cię pogłaszczę. No, po prostu Rosja reaguje na odwrót. Mhm. To jest coś, czego sprawca obecnych nieszczęść pośredni, czyli Barack Obama... Kompletnie nie rozumiał. No człowiek wychowany w chicagowskiej kancelarii prawnej, w tej atmosferze, oni wszyscy mają te słabość, że uważają, że no, kultura ludzka polega na tym, że ja się trochę cofam, to i ty się cofasz. Ja jestem ci życzliwy, to ty też się robisz dla mnie życzliwym. I kompletnie nie rozumieją azjatyckiej mentalności. To jest właśnie na odwrót. Każdy, każda uprzejmość to jest okazaniem słabości. No, gdyby nie kretyński reset Obamy, gdyby nie ta próba pozyskania Rosji, którą on wykonywał, która oczywiście była w jakiś sposób uzasadniona, chociaż z naszego punktu widzenia Bogu dzięki, że się to nie powiodło, bo jakby pomysł geopolityczny był taki, że Rosja uzyskuje od Stanów Zjednoczonych taką koncesję na mocarstwowość lokalną i pozostaje lokalnym mocarstwem sprzymierzonym z Ameryką ceną za to, że Ameryka oddałaby jej Polskę i, i Bałkany prawdopodobnie całe miało być to, że Rosja przejdzie do obozu chińskiego. I to była taka oferta handlowa, typowo polityczna właśnie, taka jak amerykańscy prawnicy ze sobą negocjują. Tylko, że Putin to oczywiście odebrał inaczej, bo jest ruskim i, i myśli po azjatycku. To znaczy, że jeżeli oni, zanim im dałem w zęby i zanim ich skopałem, oni już proponują taki deal, no to jakim im przypie... No to dopiero co będzie. No I w, y, efektem była agresja w Gruzji, potem, potem na Krym i, i, i w końcu tak zwana pełnoskalowa agresja na, y, na Ukrainie. No, a niestety, Biden no, to jest trzecia kadencja Obamy, to są cały czas ci sami stafersi. Ja nie bardzo wierzę w siłę sprawczą człowieka, który już jest w takim wieku, że. Ma te, te, te sławne mikroudary, gdzie potrafi się zawiesić na 30-40 sekund i, i musi przyjść sekretarz i go stuknąć, prawda, żeby on znowu coś zaczął mówić. Więc rządzą tak zwani stafersi i ci stafersi to są stafersi Obamy i oni siedzą w tej koncepcji, takiej, jaka jest. Także oczekuje niecierpliwie na zmianę tutaj i może też być tak, że jak... Trump zacznie ze swoją nieobliczalnością różne rzeczy robić, to, to Rosja się będzie bała po prostu. O to właśnie chciałem dopytać, pan już w sumie dopowiedział, że liczy na zmianę w białym domu, co ta zmiana mogłaby oznaczać dla tutaj sytuacji bezpieczeństwa w naszym regionie. Tak naprawdę to Bóg raczy wiedzieć, ale ja uważam, że trzeba sądzić po faktach, po owocach, jak to pismo uczy. No więc nie było prezydenta w, Stanach, w dziejach Stanów Zjednoczonych od czasów Reagana, który by zrobił więcej rzeczy dolegliwych i bolesnych dla Rosji niż Trump. I więc całe gadanie pani Applebaum i różnych tego typu liberalnych wariatów i wariatek o. Rzekomym związkach Putina z Trumpem, to jest absolutne bzdury. To są zresztą, jest taka świetna książka Jessica R. o trole Putina, gdzie ona bardzo dobrze opisuje, jak cała ta operacja wykreowania rzekomego Russian Collusion, czyli tego rzekomego spisku Putina, który miał wykreować Trumpa, jak to wszystko zostało zrobione i, i, na, i na, czym, na czym to polegało. Więc fakty są takie, że to Trump y, nałożył sankcje na Nord Stream, a Biden te sankcje odwołał. To Trump y, uderzył w y, geopolityczne interesy Rosji w wielu punktach, a Obama i Biden tylko ruskich głaskali. W związku z czym, jak teraz słyszę opowieści, że a, jak Trump dojdzie do władzy, to, to tak jakby Putin doszedł do władzy w tym, to to jest szajs kompletny. Absolutnie nie należy w to wierzyć. Natomiast faktem jest, że Trump jest trochę nieobliczalny i to jest jego siła. Myślę, że mogą się tych rządów nieco obawiać Amerykanie, ponieważ Trumpowi bez, Trumpa dotknęło tyle bezprawia i tyle łajdactwa ze strony sędziów, zwłaszcza lewicowych, co mu zresztą no, w, w suma summarum wychodzi na dobre, bo jego ogromne poparcie w Ameryce jest między innymi tym, że ludzie widzą po prostu jak on jest prześladowany przez tych rozmaitych tam cwaniaczków zarabiających miliony i ogromne. Natomiast yy, yy, znaczy w związku z tym jest ta, tak, że będzie miał naturalny odruch zemsty i to może być dla amerykańskiej demokracji pewne zagrożenie. Trochę, ale jak u nas. Tak, tylko w odwrotną stronę, mm -hmm, że tak. tak powiem. Natomiast czniać, czniać amerykańską demokrację, niż się Amerykanie o nią martwią, z punktu widzenia Europy Środkowej, Trump jest jedynym w tej chwili rozwiązaniem do przyjęcia, ponieważ stafersi Obamy, którzy rządzą, oni nie tylko są nastawieni na to, że Rosja zawsze będzie, Rosja musi być, nie, nie, nie ma w ogóle marzenia o złamaniu potęgi Rosji. Jest tylko to, że trzeba się z nią dogadać, niech tam się Ukraińcy poświęcą, niech ich trochę zginie, niech zetrą te siły rosyjskie, to Roscy będą skłonniejsi do kompromisu. Ale do tego oni mają głębokie przekonanie, że ten telefon do Unii Europejskiej, o który pytał Kissinger, to jest w Berlinie. Mhm. I oni właściwie obstawiają Berlin, co jest szaleństwem, co jest po prostu skrajną głupotą. No ale niestety Amerykanie się przyzwyczaili robić głupoty, bo inni ponoszą skutki. Głupota polega na tym, że Niemcy są upadającym krajem, są w tej chwili w, w totalnym. E, Kolapsie, żeby się nie wyrażać, w ciemnej dolinie, jak to się mówi biblijnie. I to, że mają kłopoty, to nie jest istotne. Natomiast, jak się, znaczy nie jest istotne, to samo w sobie nie jest przesądzające. Każdy miewa kłopoty od czasu do czasu. Natomiast należy obserwować, jak oni na te kłopoty reagują. Otóż tak jak sowieckie politbiuro reagowało na kłopoty. Nie, nie może być. tego samego. Jeszcze więcej tego samego. Na problemy wywołane przez komunizm odpowiedzią jest więcej. Socjalizmu. Na problemy wywołane przez integrację europejską odpowiedzią jest jeszcze więcej integracji, pogłębiamy integrację. Wali się gospodarka niemiecka, to co? Zrabujemy Polskę, zrabujemy tam jakieś inne, ten przyklejmy Oczywiście mogą zrabować, no udało im się tu usadzić swoje rządy, ale y, te owoce tego rabunku z roztryfonią i zmarnują, tak samo jak zmarnowali owoce tego 40-lecia się na ogonie amerykańskim, prawda, i genialnej koniunktury, którą mieli. Kiedy wszystkie koszty ponosili inni, a oni tylko zbierali zyski z tej, z całej tej europejskiej konstrukcji. W związku z czym oni z tego kolapsu nie wyjdą. I dla Ameryki, jeżeli nie chce walczyć zaraz na wielu frontach i mieć problemu, którego myślę Amerykanie się boją, a w powinni się bać, że będą mieli bagno. I w Europie, i w Zatoce Perskiej, i na Bliskim Wschodzie, i na Tajwanie. I jeszcze jak dobrze pójdzie, to jeszcze może im się w Ameryce Południowej troszkę napsuć, prawda? Afryka ich za bardzo nie interesuje, chociaż też powinna, bo tam są surowce. Albo Chiny, albo Afryka nie ma innych, jak się poszło w te krytyńskie zielone technologie, to nie ma in, innych źródeł Kobaltu, yy, już nie mówiąc tam o, o tych innych olicie, i tych wszystkich innych metalach ziem rzadkich, albo trzeba to brać z Afryki, albo trzeba to brać z Chin, z Chin Ameryka tego nie dostanie, albo pod takimi warunkami, które będą oznaczać koniec jej mocarstwowości. Więc jeżeli nie chcą mieć jeszcze jednego frontu w Europie, to warunkiem absolutnym jest stworzenie silnego Trójmorza. Polska powinna być ich głównym partnerem. No do tej pory, przynajmniej za Trumpa, to było wsparcie także finansowe, wymierne. Pytam, zapytam pana, bo był taki moment w pańskiej karierze, gdzie pan z bliska poznał Partię Republikańską. Można powiedzieć nieco od wewnątrz. No to było bardzo dawno. więc Tak, to było, prawda. W, ale... Lata 90. Tak nie było. Nie, więc, <grym> więc rzeczywiście. No znam trochę ten system. System się nie zmienił, prawda? Więc, więc myślę, że tutaj są. U nas ludzie nie do końca rozumieją, że ten, ten, ten to prawo wyborcze większościowe w jednomandatowych okręgach, i jeszcze połączone z takim mechanizmem, którego w Europie nie ma, że wybory właściwie są permanentnie, bo co roku gdzieś tam jedna trzecia z miejsc w parlamencie się wymienia, nie ma raz, jak u nas, raz na cztery lata cały parlament, to jest, no, dobre jest. Ale efekt jest taki, że jak to sami Amerykanie mówią, u nich teoretycznie są dwie partie, ale praktycznie mają 460 partii w Kongresie i jeszcze 100 w Senacie. I to tak działa. Więc yy, jak... nad każdym trzeba pracować, nad każdym głosem, tak? Tak, i jak każdy I, i każdy koniec końców głosuje tak, jak jego okręg wyborczy chce. A nie... Tak, a oczywiście jest pewna taka tożsamość. Wiadomo, że republikanie są bardziej konserwatywni, demokraci są bardziej lewicowi, chociaż też mówi się, że demokraci z południa są bardziej konserwatywni od republikanów z północy, bo to jest właśnie kwestia tego, czego oczekują ludzie w danym okręgu wyborczym. Mam wrażenie, że w Polsce nawet dziennikarze z tak zwanymi nazwiskami kompletnie nie kojarzą tego. Im się wydaje, że Trump to jest ktoś taki jak taki amerykański, kaczyński albo tuski, że on jest ma partię republikańską, tej partii republikańskiej każe coś robić i oni to robią. To tak nie działa. Bo to jest kompletnie inna konstrukcja. To jest bardzo dziwaczne, skomplikowane dla Europejczyka, ale to przez wiele, wiele lat działało i, i, i działa bardzo dobrze. No, to problem... chyba bardziej uczciwe niż yy, to, jak czasami w Polsce jest tak, że właśnie szef powie, wszyscy wykonują, a ci, którzy nie wykonują aut. No jeżeli tak przeskakując na poziom najbardziej ogólny, dlaczego uważamy, że demokracja, jakkolwiek to pojęcie rozumiecie, jest lepsza niż autokracja, to właśnie dlatego, że ta dobrze funkcjonująca republika jest jedynym sposobem, jedynym urządzeniem społecznym zapewniającym w razie potrzeby zmianę władzy w miarę bezboleśnie. Bo każda władza głupieje, każda władza się myli i niestety jak mamy władzę autokratyczną, tak jak mamy w tej chwili w Europie, ta władza, która się myli, nie daje się od żłoba odsunąć. Mm -hmm. Jest głęboko przekonana, że. My, elity rządzące, my, arystokracja, jakkolwiek się tam nazywamy, jacyś diadochowie, prawda, my, my, my musimy rządzić, bo my jako jedyni wiemy, bo my jako jedyni jesteśmy oświeceni. No, w sumie to słyszeliśmy ostatnio z ust szefowej Komisji Europejskiej. No, Wymieniła dokładnie. te partie, które są zagrożeniem dla Unii Europejskiej, dla przyszłości Unii Europejskiej. No, A Europejska Partia Ludowa jest gwarantem, że ta Unia Europejska, taka, jaką dzisiaj znamy, będzie trwała dalej. Ale to oczywiście, właśnie to mam na myśli, ale ta Europejska Partia Ludowa jest oczywiście polityczno emanacją. Pewnej formacji społecznej, dobrze okopanej na wysokich stanowiskach, na żartej, wpływowej, szeroko spokrewnionej, szeroko, prawda, zresztą z takim poczuciem pewnej takiej międzynarodówki, no bo. Właściwie Europejska Partia Ludowa włącza się, włącza się w walkę z Trumpem. To też jest ciekawe, ale to jest normalne w tego typu czasach, bo mamy taką trochę powtórkę z przełomu XIX i XX wieku w tej chwili, czy raczej z drugiej połowy XIX wieku, kiedy w podobny sposób nie sprawdziła się i była odsuwana od władzy elita arystokratyczna. Demokratycznej, republikańskiej w dużym stopniu Wielkiej Brytanii to się odbywało bardziej pokojowo, chociaż też było oczywiście rozmaite ten szarpnięcia, a we Francji czy w Niemczech trzeba było wojny, trzeba było klęski, trzeba było krwi na ulicach. I na tym polega wyższość urządzenia republikańskiego, że można długofalowo, długofalowo wyższe, bo czasem jest takie rojenie, które bardzo zwalczam, że a, gdyby tak przyszedł ten Piłsudski, wziął za mordę tak, jak wtedy wziął i tak. Te... Nie, to, to są bzdury. Dyktator, owszem, może się trafić Franco, Kemal Pasha, Pinochet, więcej to nie znajduje listy dyktatorów, którzy więcej dobrego niż złego zrobili, ale on potem już nie, nie ma następcy. I potem już jeszcze trudniejsza jest zmiana, potem odsunięcie ekipy jest, jest inaczej niż krwawo się nie daje zrobić. No więc ta wyższość rzeczywiście jest, no jest, jest pytanie. Myślę, że Ameryka sobie z tym poradzi. Ameryka jest, jest w dużych problemach, jeśli chodzi o procesy społeczne. W, w, w cała zachodnia cywilizacja. Ma w tej chwili problemy z utrzymaniem jakby tego kursu, natomiast w Europie idziemy na ścianę, idziemy na zwarcie, idziemy na, 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 na po prostu jakieś kryterium uliczne. No nazywam to nową wiosną ludów. Podejrzewam, że ona się w najbliższym czasie rozpocznie, nakładając się jeszcze na to napięcie w, w wojnie z Rosją, bo, bo, znaczy z Rosją, powiedzmy od razu, to jest to, co się dzieje na Ukrainie. Ja uważam, że Trzecia wojna światowa już trwa. To jest tak, jak my sobie. Znowu słabo znamy historię, jak się spyta kogoś, kiedy się zaczęła Druga wojna światowa, to 1 września 1939 roku, a tak na Polskę, no ale to się zaczęło w Europie, więc jak mówimy o wojnie światowej, to ona się zaczęła, tak naprawdę od incydentu na moście Marco Polo i, i, i wojny w Chinach. Wszystko, co dalej już poszło, jak domino. Więc jesteśmy na tym etapie, kiedy jeszcze my nie zauważamy, tak do końca wojny Nadaje, wydaje nam się, że to jest lokalny konflikt Rosji z Ukrainą, potężny, wielko-spełnoskalowy, ale jednak lokalny. Otóż to, co się dzieje na Ukrainie, to jest tak zwany proxy war, jak to mówią Amerykanie, czyli wojna zastępcza, czyli toczona tak naprawdę przez Amerykę i Chiny. To tak jak na Bliskim Wschodzie, jak w 67 roku żartowaliśmy, że, znaczy ja miałem 3 lata wtedy, ale Polacy żartowali, że, że nasi, nasi Żydzi sprali ruskich Arabów, czy amerykańscy Żydzi sprali ruskich Arabów, to, 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 to tak było, to była właśnie proxy war. Tak samo w tej chwili rękami Rosjan walczą Chińczycy, rękami Ukraińców walczy Ameryka, ale początkiem tej wojny i tym, co jej nadało wymiar światowy, jest w moim przekonaniu nie, 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 nie 24 luty, nie, nie atak na Ukrainę, tylko styczeń tego samego roku, kiedy to Putin i Xi Jinpingiem wydali taką proklamację. Świat tego nie zauważył za bardzo, a powinien. Że oni występują w imieniu tych trzech miliardów ludzkości okradzionych, zniszczonych przez białych imperialistów, przez zachodni kolonializm, przez kapitalizm wstrętny, prawda? I przyszedł czas na sprawiedliwość dziejową, i te trzy miliardy żyjące w nędzy i poniżeniu, czy może już cztery, z tym jednym złotym miliardem, jak to się nazywa, Złoty miliardy muszą zrobić początek. Czy to jest po prostu wojna zupełnie świadomie toczona przeciwko Zachodowi, toczona w sposób hybrydowy, wybuchająca w różnych punktach. Bo coś się nagle, jak coś zauważa, jak jakieś pastuchy w Zatoce Perskiej zagroziły najsilniejszemu szlakowi komunikacyjnemu, najważniejszemu szlakowi komunikacyjnemu przepływów strategicznych. I flota amerykańska musi płynąć na Morze Czerwone, prawda? bo tam. I wydawać gigantyczne pieniądze, a tam na coś, na zasadzie partyzanckiej, jacyś, jacyś obwiesie, jacyś huti, prawda, na małych, szybkich łódkach tanich. E, e, Oczywiście mało się mówi o te, także tej perspektywie. Mało się gdzie mówi gdzie o Wielka tym... Brytania, Stany Zjednoczone, no tam co chwilę jakieś cele, e, że tak powiem, niszczą na terytorium Jemenu. No tak, tylko jak tam jest e, tysiące tych statków płyną tych ogromnych kontenerowców, to można się zaczaić i co, 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 co 500 zaatakować, a już amerykańska marynarka tam musi być, a jak jest tam, to, to nie ma jej gdzie indziej, na przykład mm -hmm. nie ma jej na Tajwanie. Który jest zapalnym punktem, bo to jest korek, który Chińczyków trzyma na morzu. Chiny rozbudowują mm -hmm. ogromnie flotę, bo Chiny no dotąd, powiedzmy, jeśli budziły jakiś ból głowy u planistów wojskowych, to armia lądowa, no ale armię lądową przez ocean, tego to jeszcze nie jest tak źle, Ameryka na morzu dominowała. W tej chwili, Chińczycy na morzu. Nie powiem, że dominują, ale liczebnie ich flota, jeśli chodzi o ten, jest większa. To, uh -huh. Jest gorsza technologicznie, ale oni te technologie teraz dostaną od Rosji. Która ma jeszcze, która, Rosja ma fantastyczne technologie, których sama nie jest w stanie robić, ponieważ jest za bardzo, zbyt głęboko, w, ich, ich przemysł jest zbyt zdegradowany. Natomiast Chińczycy te technologie zrobią no i, i o to chodzi, i robią je. To jest próba, Biden ich trochę uderzył rzeczywiście tym embargo na półprzewodniki, też rzecz, której jakby w, w Polsce nie zauważono, że tak jakby symbolicznie globalizacja została już zakończona. To embargo na półprzewodniki i na te innowacyjne technologie jest pewnym problemem dla Chińczyków, ale jak się zobaczy, ja już wtedy, jak pan mówił, w 90-tych latach, jak byłem w tej partii republikańskiej, tam sobie stażowałem. Nie, później, później pojechałem z kamerą i robiłem reportaże, i robiłem też reportaż z Harvardu, i tam mi taki facet, profesor starszy, już opowiadał, że jak zaczynał, to wszyscy jego najlepsi, jak zresztą był wykładowcą na tym Harvardzie, to wszyscy jego najlepsi studenci to byli Żydzi. A teraz mówię, wszyscy jego najlepsi studenci to są Azjaci w 90% Chińczycy. Oni są wykształceni na najlepszych amerykańskich uczelniach, oni, są, yy, oni pracują w najlepszych laboratoriach tych koncernów amerykańskich, oni wracają. Przywożą te technologię, implantują ją na swoich uczelniach. Tam jest ciężka praca, bo, bo to jest ambitny naród, który jest przepojony właśnie tą ideologią zemsty za, za, za stulecia poniżej. Sobie, mogę sobie wyobrazić tę mentalność chińską. My jesteśmy najstarszym narodem świata. Tak? Jak myśmy tam, nasz admirał, jakiś punkt, nie pamiętam, pływał ogromną flotą po oceanach i tego, to, to, to kolumb. Nikt nie myślał o Kolumbii i w ogóle jakieś te trzy łupinki, którymi on z Europy do Ameryki dopłynął, to śmiechu warte przy tych osiągnięciach chińskiej. I taka potężna cywilizacja, która przez ostatnie stulecia była walona w, w pyski, w tyłek kopana. No, czas najwyższy teraz. Chiny wracają w swoje miejsce w środku świata i pod słońcem. To jest bardzo silna. Motywacja, oni są niewiarygodnie zdyscyplinowani, zresztą spróbowaliby nie być <grywych> tego, więc to jest ogromne wyzwanie dla Zachodu, a Zachód akurat jest w takiej fazie dekadenckiej, zgnilizny kompletnej, myślę zresztą, że to jest element wojny hybrydowej wszystkie te ruchy typu BLM, gender, cały te cynical theories, o których Plakros i, i Lindsay Jensen napisali świetną książkę, wydaną zresztą po Polsce. Te uniwersytety się produkują jakieś brednie, całe rewizje historyczne, że cała w ogóle mm -hmm. historia Stanów w ogóle cała historia białej cywilizacji to jest historia jak biali suprematyści, wstrętni faszyści bezustannie prześladowali kobiety, mniejszości i tak To jest wszystko na szajst, to jest wszystko do wyrzucenia. Powinniśmy klękać przed kolorowymi przepraszać, w ogóle wymiotować na widok. To jest pedagogika wstępna. A pan, a pan zdaniem niektórych, jest przedstawicielem tej, tej, tej białej rasy, która cię mierzy i jest. I, ale to, to za chwilę nie będziemy jeszcze. Nie, nie, ja, ja, ja w takim serguem mówię: you I'm white. Ja, ja nie jestem biały. I to, tego się trzeba trzymać. My, Polacy, nie jesteśmy biali, my jesteśmy Słowianami. A Słowianie są też mniejszością prześladowaną. Ja nie jesteśmy że... po prostu mniejszością. Słowo słowo sły... prześladowano, powinniśmy już chronieni. To żartuję trochę, ale to taki amerykański hmm. think tank wymyślił i uważam, że to trzeba propagować. Ewidentnie to Polacy wpadli już na to, że trzeba w dzisiejszych czasach na Zachodzie trzeba być prześladowaną mniejszością, więc ja przypominam, że nie jest przypadkiem, że słowo. Slawian jest we wszystkich językach zachodnich y, slave, slave po angielsku, prawda? slav i y, slave to jest praktycznie to samo słowo, bo zanim biali odkryli Afrykę, to przecież źródłem niewolników była właśnie ten, monarchia mieszkowa, no ten Ibrahim i Ibn Jakub, po co on tu przyjeżdżał? Mm -hmm. Handlować bursztynem? Nie. Zupełnie czym innym handlowo. Więc. Panie redaktorze, nakreślił pan e, tą <laughs> sytuację geopolityczną e, na świecie, stwierdził pan rzeczywiście, że trzecia wojna światowa de facto trwa, tylko my jeszcze tego nie widzimy, nie dostrzegamy. E, wracam do tego, o co, o co pytałem na początku. Co takiego się wydarzyło, że, że nasi krajowi politycy już nas ostrzegali o zagrożeniu, że ten ta, ta wojna, która toczy się na razie na terytorium Ukrainy może rozleć się na inne terytoria, w tym nasze. Na, na no, jakiej podstawie tak pytanie, mówią? Świetne pytanie. Dwa lata temu wybuchła wojna pełnoskalowa I przez dwa lata... Dzwonili do Putina non-stop, zwłaszcza Macron z Scholzem, prawda? I w ogóle, nie, nie, spoko, spoko, to się zaraz skończy, Ukraina prędzej czy później się podda, wy, wynegocjuje tego. I nagle się obudzili i teraz po dwóch latach nagle, hej, wojna, szykujmy się do wojny. Ale zwracam uwagę, jak oni się do tej wojny szykują. Bo Teraz powiedzmy, że no dobrze, dał Pan Bóg rozum z opóźnieniem, ale dał. Zauważyli, że będzie wojna, no to co powinni robić? Natychmiast zwiększać produkcję zbrojeniową, przestawiać gospodarki na tryb wojenny, yy, ogłosić nabór do szkół wojskowych, najlepiej w ogóle zasadniczą służbę wojskową, bo też powiedzmy sobie szczerze, że ta laba zachodów, że, że wojska, że, że, że młodzież do wojska iść nie musi, tylko ewentualnie kto chce, to jest nie do utrzymania w tej sytuacji. Chyba że się chce iść do wojska chińskiego albo rosyjskiego potem, bo taka jest alternatywa. De facto, kto nie utrzymuje własnej armii, musi utrzymywać obcą. To jest zasada żelazna. Od starożytności nic się nie zmieniło. Więc żadnych działań, które by rzeczywiście pokazywała na to, że przywódcy europejscy, bo, bo nasi to jest tylko taka tuba rezonansowa, prawda? Tutaj, co tam zadmie Scholz z Macronem, to, to Tusk krzyczy, prawda? I Sikorski. Tam, co jednocześnie, no, nagle się odsknęli, mówią, mówią, że będzie wojna, ale co robią? Wypychają, starają się wypchnąć NATO z Europy. Bo to już jest właściwie powiedziane jednoznacznie, już ta narracja jest zbudowana, że jak Trump wygra wybory prezydenckie, to znaczy, że NATO już nie ma. A jak NATO nie ma, to trzeba zbudować armię europejską. No, armia Europejska no to jest, przepraszam, jak to pisałem, Schweik by się uśmiał po prostu. Jakby zobaczył, co to już same zapowiedzi, jak już przeczytałem, że komitet, specjalny komitet powołała Rada Europejska, który robi raport, jak stworzyć Armię Europejską pod kątem niskoemisyjności. Ponieważ yy, obliczyli, że 5,5% światowej emisji CO2 to jest skutek działalności wojskowej, no zapewne takie spalenie charkowa, prawda, czy, czy Bahmutu produkuje dużo dwutlenku węgla, więc armia europejska, tak jak wszystko, co europejskie, będzie miało tę moralną wyższość, i ona będzie yy, zeroemisyjna czy niskoemisyjna. Tak naprawdę, spór jest o to, kto ma ten produkować sprzęt. Zobaczcie Państwo. Mówią, krzyczą, że wojna idzie, i jednocześnie okazuje się, że sprawdzają de facto embargo na zakup amerykańskiej broni. Także zakaz. To jest niewiarygodne. Główny eksporter broni na świecie i Europa, która spodziewa się wojny, wprowadza, że nie będzie kupować od niego broni. Po to, żeby ta. Fikcyjna na razie, postulowana armia europejska musiała kupować tutaj, w Europie, ale tu się właściwie, bo już się wzięli za łby Francuzi z Niemcami. Które, czy on ma być broń niemiecka, francuska? Tak. Jeszcze nie wiadomo, kto by jej miał używać, skąd mieliby być żołnierze. Tej armii Europejskiej, może imigranci by się dali zatrudnić. No, Rzym to ćwiczył, prawda? Że zatrudniał imigrantów, bo samym Rzymianom się do wojska iść nie chciało, ale to się dla nich dobrze nie skończyło. No, w ogóle jest jakieś, nie wiem to, to, to jest tak głupie, co w tej chwili w Unii Europejskiej się dzieje, że ja pękałbym ze śmiechu, gdyby nie fakt, że ja to jeszcze pamiętam, bo młodo wyglądam, ale sięgam pamięcią w czarne czasy, jak to Elrond mówił. Te wszystkie kretynizmy to jest, to jest czysty Gierek po prostu. To jest zaślepienie. Ideologiczne szaleństwo, jakieś kompletne, połączone z takim biurokratycznym myśleniem, że każdy myśli o swojej drobnej działce i nikt tego nie składa w całość. No i co? Armia Europejska ma powstać. Na razie wiadomo, że będzie komisarz do spraw obrony. Podobno Radosław Sikorski ma. Duże szanse, jak wiemy, od większego trudno zucha niż był Radził Mucha, to niech to teraz Europa będzie miała świetnego sekretarza do spraw obrony. Czyli krótko mówiąc, yy, trudno uwierzyć, że naprawdę Scholz, Macron czy pani von der Leyen uświadomili sobie, że będzie wojna i na poważnie to traktują. Uważam, że wzmożenie, że teraz nam się mówi nagle: a przyjdzie, Putin nie was zje. Jest czystą socjotechniką propagandową, która ma zmusić, w największym skrócie, no, sprawić, żeby Europejczycy z Zachodu zaakceptowali to samo, co jest w tej chwili testowane na Polsce. Bo my jesteśmy takim królikiem doświadczalnym, na którym się testuje operacje trzeba zniszczyć demokrację, żeby uratować demokrację, czyli to, co Klaus Bachmann nazwał że przywracanie praworządności metodami państwa policyjnego. Prawdopodobnie w następnych wyborach duży wynik, być może wygrają, a w każdym że na pewno będą miały duży wynik takie partie jak Front Narodowy, jak Vox, Bracia Włosi prawda, i AFD. A więc będzie straszliwy krzyk całych europejskich mediów i elit, że to jest straszny moment, prawda, gardłowy moment zagrożenia dla demokracji. Że oczywiście. Oczywiście sami są ojcami sukcesu, de facto będą. Ta. I że oni, że prawda, ta Le Pen to Putin prawda, i Meloni to Putin i wszyscy Putin, a jakby Scholz z Macronem prawda, całe życie byli wrogami Putina. I, jak do powszechnie wiadomo, tego, tak. Powszechnie <laughs> wiadomo, jak, jak oni zawsze byli wrodzy wobec Rosji i w związku z tym, żeby tego Putina zatrzymać i że wojna idzie i tego, no krótko mówiąc, za mordę trzeba wziąć. Mhm. To jest... Wydaje mi się, że to jest, to jest jasne jak w pysk i po prostu pytanie na ile, na ile społeczeństwa zachodnie są przeżarte i ogłupione tym wszystkim. Myślę, że może się jednak euroelita przejechać na tym, bo Gierek też był głęboko przekonany, że, że wszyscy go kochają i uwielbiają. Tam mniejsza z Gierkiem, ale przypomnę w czerwcu 1989 roku taki sławny zakład tam się założyli. Kwaśniewski Urban i Ciosek chyba, to gdzieś jest w papierach ipn Dudek i inni to pokazywali nawet, te, że się na, na piśmie założyli, jaki będzie wynik tych wyborów 89 1989 roku. Największy pesymista, nie pamiętam, który z nich był tym największym pesymistą, twierdził, że Solidarność może dostać, tak, jedną trzecią senatu. I mniej więcej tak, no powiedzmy, do 30% tych miejsc w Sejmie, które były, że tak powiem, poza, poza listą PZPR, poza... W tej puli. I, to, I do tego stopnia, że pan Czarzasty, nie ten Czarzasty, tylko jego stryj Czarzasty, który wtedy był bardzo wielkim tym od nastrojów społecznych razem z Kwiatkowskim, też nie tym Kwiatkowskim, tylko ojcem Kwiatkowskim, e, oni do Jaruzela poszli i tam Czarzasty właśnie się zachowało, ubolewał w przeddzień tych wyborów 4 czerwca, że nastroje społeczne są takie że prawdopodobnie Solidarność dostanie tak mało głosów, że cała operacja podzielenia się władzą jest pod znakiem zapytania. Duży problem, bo tak mało jest popularne. Jak wiemy 4 czerwca, jak ludzie poszli, to zmietli listę krajową. Solidarność zyskała 99 miejsc w Senacie na 100 możliwych i absolutnie wszystkie z tych, z tych które miała, które mogła wziąć tego, więc taka była wiedza komunistów o nastrojach społecznych, i myślę, że podobna wiedza jest, podobny syndrom jest w tej chwili w ogóle na Zachodzie, a zwłaszcza w Zachodniej Europie. Ja powiem taką, uderzyła mnie taka rzecz, to troszkę dotyczy innej sprawy, ale mówię o mechanizmie, chodzi mi o przykład. Ktoś zrobił, jakiś think tank zrobił takie, nie pamiętam w tej chwili jaki, zrobił takie wyliczenie materiałów, jakie jest relacjonowana wojna w gazie, czy powiedzmy wprost ludobójstwo w gazie, bo tego nie można nazwać wojną. E, I podzielił to na media tradycyjne i na społecznościówki. I okazało się, że media tradycyjne zamieściły ileś tam milionów rozmaitych komentarzy, z których wedle kryteriów zastosowanych przez, przez ten think tank. Y, 60% można było uznać za y, y, obiektywne, bezstronne, 30 parę procent, y, proizraelskie, kilka procent takich antyizraelskich. W mediach społecznościowych się ukazało kilkanaście milionów prawda, wzmianek, czy dużo więcej oczywiście, no bo specyfika ich chodzenia. I było tak, 80% azry, antyizraelskich, 20% takich, które uznali za obiektywne, Proizraelskich praktycznie zero. Zostawiając na boku kwestię Izraela, jeżeli, ale to jest jedna z kwestii objętych polityczną poprawnością, tak? jeżeli jest taki rozdziew między mediami oficjalnymi, a tym, co można powiedzieć, jest mniej zmanipulowany i pokazuje rzeczywiste nastroje społeczeństw, to znaczy, że pani von der Leyen ze wszystkimi szolcami są głęboko w ciemnej dolinie, tylko jako tępi biurokraci oni tego nie widzą. Oni myślą, prawda, że wejdźmy tu Frankfurter Rundschau, czy jakiś tam inny Zeitung, i jeszcze te, do tego parę francuskich mądrów i coś tego se przejrzą e, i zajrzą sobie w swoją telewizję. I wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. No, Towarzyszył protest... Edwardzie, naród Was kocha. Chyba te protesty rolników zauważyli. no Nie sposób nie zauważyć. Zauważyli, ale proszę zobaczyć, co się stało. Był moment takiego zawahania. A może tu jednak coś, prawda, tego złagodzić? I tu nasz Wojciechowski, nie nas, ja się do niego nie przyznaję, ale wyskoczył, prawda, jakie te, że tak, coś tam z takim zielonym ładem można odpuścić. Dzień później został ośmieszony, że, że to jego prywatne, nawet nie napisane w komunikacie komisarza, tylko pana Wojciechowskiego prywatne poglądy. I mamy tak, yy, komisja. Handlu Parlamentu Europejskiego zebrała się tam. Nawet trzeba powiedzieć, dla picu czy szczerze, ale Marek Belka i inni ludzie Tuska złożyli poprawki realizujące postulaty rolników całej Europy. Tam chodziło o ten otwarcie na towary ukraińskie. Wszystkie zostały odrzucone te poprawki. Hurra, jednym głosem ten Parlament Europejski, Zielony Ład, hurra, jednym głosem zaostrzamy. Teraz kolejne zaostrzenie celów klimatycznych, także ewidentnie przyszła nie, kurde, rozdepczemy hamów. Tak jak tam policja pod Sejmem sobie yy, pałami wywijała radośnie, yy, prawda? Że, że, że idą, że im wreszcie tu skobiecał, że wreszcie nie będzie ich jakaś byle stara baba upluwać i wsadzać palca w oko, tylko weźcie, mogą spuścić yy, yy, hamom ze wsi i, i, i to już, spuścimy im bęcki. To jest wymierająca kasta, to jest wymierająca grupa społeczna. Yy, poza tym jest wiosna, idzie, muszą wracać, prace polowe się zaczynają, to się rozjadą. Mamy to gdzieś, krótko mówiąc. Czyli jeżeli to porównywać z sierpniem 80, no to jesteśmy na etapie strajku w Lublinie. Tak, Damy, damy parę groszy podwyżki, którą i tak inflacja zeżre i przyjechała pani Derlejen, obiecała, że będzie 6 miliardów Tak, z KPO na rolnictwo pójdzie. TVN -y po prostu co jeszcze, czego jeszcze chcecie, 6 miliardów, prawda, wam odblokowała Komisja Europejska, to to jest 6 miliardów na, na wygaszanie, tak, masz tu zasiłykić na dziady. No więc raczej nie sądzę, żeby rolników to uspokoiło, tylko że gdyby protesty rolnicze tak postrzegać, oni postrzegają, że to jest odizolowana grupa społeczna, która dotyczy 2% prawda tego, to rzeczywiście... Ta postawa mamy ich gdzieś, zmiażdżymy to siłą, byłaby uzasadniona. Natomiast yy, mają poparcie społeczeństwa. No właśnie to chyba zostało przez Komisję Europejską przeoczone. To jest ciekawa historia. No mamy, mieliśmy wiele przykładów, prawda, prób wprowadzania jakiejś dyktatury yy, reżimów yy, czy budowania imperiów, ale zawsze próba budowy imperiów yy, no miała jakiegoś przywódcę. Cezar macedoński mógł być świrem jak macedoński, ale miał w rozmach wizję, posłuch, prawda, i tego. Mam pierwszą chyba w dziejach próbę stworzenia imperiów, gdzie na czele tego wszystkiego są jacyś tacy tempi biurokraci właśnie, typu pani... Pani Derlejen jest świetnym przykładem, przecież skąd ona się tam wzięła? To Nikodem Dyzma to jest przy niej prawda, prawdziwy absolwent roju Oksfordu. No, pani Derlejen wszystko schrzaniła, co mogła schrzanić w Niemczech, a Angela Merkel się nie, nie mogła jej wyrzucić z z różnych względów towarzysko-rodzinnych, to, towarzysko prawda? Więc, żeby się jej pozbyć, to ją wysłała do Komisji Europejskiej, a ponieważ tam akurat sadził się na przewodniczącego Timmermans, więc Polska, która już wiedziała, że każdy, byle nie Timmermans, zrobiła z tej baby. Przewodniczącą komisji, co jej się zresztą spodobało, bo chce teraz być na drugą kadencję. I w ten sposób, no, pani delikatnie mówiąc, dlaczego się tknęła w życiu, to schrzaniła, w nagrodę została, dostała do schrzenienia całą Unię Europejską. No, Piękna sprawa, ale tam ci inni, ta jakaś Jurowa, czy jakieś Reinte, to wszystko są tacy właśnie, i szolcy, i Macron też. To jest, są wszystko typy bezbarwnych, głupich biurokratów, którzy awansowali z wysługi lat, z układów partyjnych, którzy po prostu nie ogarniają kompletnie tej sytuacji, więc to, że oni próbują przetworzyć Unię Europejską w jednolite państwo, to jest taki cyrk, naprawdę, gdybyśmy żyli w innych czasach i patrzyli na to z dystansu, to byśmy mogli pękać ze śmiechu. No niestety. Trochę, trochę trudno się śmiać, jak to na naszych grzbietach będzie. Się trochę wypijać. przez łzy. Panie redaktorze, wróćmy do rolnictwa. Tydzień temu, tydzień temu na przekanale rozmowa z Jackiem Słomą, to jest rolnik z mm -hmm. pod wschodniej granicy Białorusią, skrynek, razem z ojcem gospodarują na 430 hektarach, więc chyba się, chyba się znają. Widać, że to, to, to jest działalność profesjonalna. No i Jacek Słoma mówił, że w momencie, kiedy prawo i sprawiedliwość wprowadzało piątkę dla zwierząt, to tak sobie zraziło, Rolników wieść do siebie, że nie udało się tego już później odbudować. Pan z piątką dla zwierząt też ma powiedzmy przeboje, bo po krytyce no, tego, tej ustawy pożegnał się pan z telewizją polską. To znaczy tam piątka dla zwierząt była tą wisienką na torcie przysłowiową, ale w już się stwierdziłem, że nie kalkuluje mi się jakby więcej tracy niż zyskuje. Bo w pewnym momencie twierdziłem, bo, bo to zawsze, no całe moje życie w mediach było zawsze takie swego rodzaju kompromisami. No. Albo wiadomo, że mogę mówić i mówię co chcę, w swoich prywatnych mediach, na swoim YouTube, w swoich książkach. Kiedyś, kiedyś to były wyłącznie książki, a się trochę technologia zmieniła. Ale żeby te książki się sprzedawały, no to muszę być gdzieś, gdzie są większe zasięgi, a tam, gdzie są większe zasięgi, to są już bardzo konkretne oczekiwania. W tej chwili one, no, powiedzmy, mam tak zwane nazwisko, na które jednej pozytywnie reagują, drudzy e, pianą, a trzeci uciekają, ale, ale, ale jak nawet tego nazwiska nie miałem, ja sobie przyjąłem jedną zasadę. Nigdy nie powiem czegoś, co jest sprzeczne z moim sumieniem. Natomiast bywało tak, że nie wszystko mówiłem, co sądzę. Nie na wszystkie tematy się wypowiadałem, żeby istnieć w Newsweeku swego czasu, żeby istnieć w W prawda, czy ten. No, w tokfm to się skończyło. <laughs> Jednak to, to mnie stamtąd wyproszono a nie ja sam zrezygnowałem, no przeważnie, bo też, że uważałem, że jeżeli się rozstaje z jakimś pracodawcą, to się rozstaje po prostu okej, okay, nie podoba wam się, mi się też nie podoba, dziękuję bardzo, nie będę, nie mam zwyczaju się skarżyć, opowiadać, co, co mnie tam dotknęło czy coś, po prostu, po prostu dziękuję bardzo, przenoszę się gdzie indziej, więc to była taka sytuacja, że no TVP miała pod tym poprzednim zarządem swoje wady i miała swoje plusy i, jak to mówią w kultowym filmie, rozeszło się o to, że te minusy zaczęły mnie, te plusy przesłaniać. No i w tym momencie, ale rzeczywiście piątka dla zwierząt to jest, rozumiem, że co, przechodzimy do rozmowy o tym, dlaczego PiS władzę stracił. i... i... <tak, tak, 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 tak. No nie Jak musiał pan jej, to diagnozuje? Powiedziałbym, nie musiał jej stracić. Powiedziałbym, nie musiał jej stacić. I tam jest szereg oczywiście rozmaitych rzeczy, gdzie na wierzchu jest jak zwykle no, źle, ustawiona, źle ustawiona propaganda. No, gdzieś tam, nie wiem, prawdopodobnie w PiSie jest legenda, że to po prostu mm, komendantowi ta grupa, bo on się obstawił takim, tym grupą takich ludzi, wśród których jest młodzieniaczkiem generalnie z tego jeszcze tam dawnego pecetu, co, co ja, ja nie jestem age'stą, jakby sam wchodzę w wiek, że trudno mi się śmiać z ludzi starszych i mówić, że ktoś stary to głupi. 20 lat temu <gadzie> bardziej byłem odważny w tego typu twierdzeniach, ale, ale no, 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 ktoś, kto się wychował w erze analogowej nie łapie tych nowoczesnych technologii, nie, 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 nie umie podążać za nastrojami społecznymi, powinien okazać więcej pokory w słuchaniu E, ludzi innych. No a tamtej pokory nie było. No, niestety pis jest taką konstrukcją, gdzie mądrość płynie od góry. I nie ma, żeby w odwrotną stronę coś przypłynęło. E, więc nie dotarło do nich, że pewne zmiany są już, nie chcę wchodzić w jakby szczegóły tam propagandowe. To... Rzekomy raport Kurskiego, który nie wiem na ile jest prawdziwa, na ile ten, bo nikt go nie widział, tylko to są jakieś przecieki medialne, ale dyskusje na temat błędów popełnianych, że tak powiem w przekazie medialnym, czy rozmaitych, to jest wszystko prawda. Ale generalnie problem polegał na tym, że można powiedzieć PiS trochę padł ofiarą własnego sukcesu, bo nie, nie zauważył, że ludziom się zaczęło żyć dobrze. To nawet Sierakowski powiedział, tak, że oni jako opozycja mają ten problem, że tu się po prostu dobrze żyje w Polsce. Nawet opozycyjni politycy wtedy opozycyjni mówili, że w Polsce żyje się dobrze pan senator Borowski. Mówił, że tak, no zapisu poprawiło się wiele, no, no, żyje się ludziom się. lepiej. Tylko teraz co z tego wynika, że się poprawiło? No, przyjęto założenie, nie wiem na czym oparte, chyba znowu właśnie na jakimś takim żoliborskim widzeniu ludzi, że jak się ludziom poprawiło, to będą wdzięczni. A co najmniej, że nie będą chcieli tego zmieniać. Otóż, jak się ludziom poprawiło, to się ta piramida maslowa trochę przesuwa, zmienia. zmienia się hierarchia potrzeb. Jak były, ludziom było źle, to najważniejsze były sprawy materialne. Jak sprawy materialne zostały załatwione, no to się zaczyna w tym momencie. Diabli wiedzą co. No, Tutaj chyba. Gody aborcji. aborcji taki, ten temat, zdaniem wielu, mm, przeważył tak. też. Moim zdaniem nie. Ja uważam, że oczywiście to miało. To, to, to była bolesna czkawka po tej całej chryi zupełnie niepotrzebnej z Trybunałem Konstytucyjnym, z konwalidowaniem, wybieraniem tych pięciu sędziów na zapas. W moim przekonaniu to była taka dość niska rozgrywka wewnątrzpartyjna i tak naprawdę chodziło tu o przetrącenie prezydenta Dudy, bo to sekwencja zdarzeń była przypomnę taka, że prezydent jechał do Chin, zanim wyjechał to wyszedł ten jego pan, boże jak on się nazywał, Dera, wtedy mhm. był ministrem tak i zapowiedział, że jak prezydent wróci, to przedstawi kompromisową propozycję rozwiązania sporu trybunału. Przypomnę, chodziło o to, że tych trzech sędziów bezprawnie wybrali, mając prawo wybrać dwóch, wybrali pięciu jeszcze w kadencji PO. I teraz pytanie, co z tym zrobić. I jak po tym oświadczeniu prezydent był w Chinach, i nagle w Sejmie, gdzie w ogóle nie było tego w porządku obrad, wyskakuje prawda, pan poseł Piotrowicz i mówi, że konwalidujemy wybór do tego, i wybieramy też pięciu. A prosta logika mówiła, że jak tamci mieli prawo wybrać dwóch, a wybrali pięciu, no to tych dwóch, co wybrali logicznie, prawnie, niech ich będzie, a tych. No my skorzystamy z okazji, wybierzemy se pięciu. Po co? Nic to nie, nic to nie dało, proszę, bo, bo te, wtedy było, no a musimy, bo Trybunał Konstytucyjny zablokuje 500 plus. Jakby spróbował, nie? Co, co by ludzie z nim zrobili. Jedynym powodem było to, że jak tylko wrócił prezydent Duda, to już z samolotu go od razu, prawda, do tego, żeby po nocy nad ranem przyjmował ślubowania od tych wątpliwych sędziów. No i niestety zabrakło. I kry panu prezydentowi w tym momencie, żeby powiedzieć: Zaraz, dali mi jazda, nikt tego ze mną nie uzgadniał, nie będę po nocy robił się, nie będę poniżał urzędu, nie będę się pajaca robił chodzeniem, bo to było takie wykorzystanie, domniemanie konstytucyjności, prawda? Że póki jak już szybko przyjmie, to, to potem już trybunał będzie mógł orzekać tylko na przyszłość. Tutaj... Guzik warte, ale znaczy to byłoby wszystko, by zadziałało, gdybyśmy byli najwyższą instancją u siebie w kraju, ale właśnie wiadomo, należało przewidzieć, że Zachód skorzysta z tej okazji, żeby się w polskie sprawy wtrącić. E, no więc, niestety, pan prezydent to przyjął i. Zostawiając ten wątek, cała ta akcja, która była kompletnie niepotrzebna, szkodliwa. Trybunał konstytucyjny i tak by rok, po, po, półtora roku później już był całkowicie zdominowany przez ludzi, przez nową władzę wybranych, bo takie terminy leciały. Wszystko byłoby zgodnie z konstytucją, nie byłoby się czego czepiać. Żadna komisja wenecka nie miałaby miejsca, żeby nos wcisnąć, prawda? Po tej całej aferze. Jak pani, jak obecny Trybunał z panią Przyłębską na cele orzekł, wykluczył przesłankę eugeniczną w sprawie aborcji, bo to nie jest tak, że zakazał aborcji, to już też w tvn mówią, to nikt nie uwierzył, że to nie jest decyzja, która przyszła z Nowogrodzkiej. Przecież sam PiS dostał w tyłek na tym, że zniszczył niepotrzebnie szacunek do Trybunału Konstytucyjnego. Bo skoro sobie podporządkowali, no to za to no odpowiadają prawda, teraz. To teraz, to teraz odpowiadają. I na tym polega cała że nikt w Polsce nie uwierzył, włącznie ze, ze, ze zwolennikami PiSu, że nikt nie uwierzył, że to Trybunał sam, że jakby Trybunał przyjął to, co musiał przyjąć w świetle orzecznictwa, no bo jeżeli, jeżeli jeszcze pod przewodnictwem. No, ale ta pana argumentacja sola, nie trafiała do nikogo, że, że to jest jakby konsekwencja no tak. poprzednich no, jest orzeczeń. To jest konsekwencja logiczna, konsekwencja, jeżeli wykluczono przesłankę socjalną, prawda? To, a to, że w ogóle aborcja to jest osobny temat, jak się tym gra, jak to jest kompletnie... No tak, teraz ten temat, można powiedzieć, wrócił w tej nowej kadencji. Natomiast a się w bardzo ciekawy sposób wrócił i pokazujący znowu, że to jest wszystko pizzy, nie chodzi wcale o to, co, co, co się deklaruje, ale żeby nie, nie, nie zrywać wątku. No. W tych protestach, które znaczy ktoś chyba wymyślił, że skoro to tutaj być może rzeczywiście była partyjna inspiracja, że skoro to orzeczenie w końcu musi paść, bo przypomnę, że z wnioskiem to się caskał ten Trybunał ze dwa lata o, ten, o tę przesłankę eugeniczną, to widzicie, rozumiecie, teraz jak jest y, epidemia, ludzie mają co innego na głowie, to już klepnicie, to szybko przeleci, prawda i nie zauważno. Nie, właśnie dlatego, że była pandemia, że bezmyślnie pozamykano wszystko, to głównia żeria co miała robić. To było życie towarzyskie. Oni poszli, protesty aborcyjne to była po prostu od razu tam były oczywiście na miejscu, na, na, na czele i przy kamerach było kilkadziesiąt wściekłych bab z panią Lempart na czele. A cała reszta to była dzieciarnia, te julki rozmaite, które przyszli po prostu, zrobili frekwencję fantastyczną, bo gdzie mieli iść? Jak potem skończono te restrykcje pandemiczne i pani Lempart zrobiła kolejną manifestację razem z Kodem, to razem z Kodem nie byli w stanie jednej czwartej ronda 40-latka w Warszawie wypełnić. Skończyło się. Były galerie handlowe otwarte, były kina otwarte, były, trzeba było chodzić do szkoły, skończyły się, prawda, skończyła się frekwencja. Natomiast dlaczego znaczy ten, 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 ta narracja, ten tłum, te tłumy na ulicach z błyskawicami, dlaczego wywarły duże wrażenie? Ponieważ aborcja dla pewnej części dla młodych ludzi, zwłaszcza dla młodych kobiet, jest takim symbolicznym hamulcem bezpieczeństwa ja jestem ojcem dwóch córek, więc naprawdę, które już dorosły, ale naprawdę wiem, jak mają przerąbane w tej chwili dziewczyny wchodzące w dorosłe życie. To jest coś, czego nasze pokolenie sobie nie umie wyobrazić. Jeszcze żyjemy w paradygmacie, na, więc tym bardziej pokolenie Jarosława Kaczyńskiego, jak sądzę, sobie tego nie wyobraża. Nie Wszyscy żyjemy w paradygmacie czasów naszych tam babek, kiedy to kobieta miała złapać męża i to potem, jak z jednym Arabem rozmawiałem, mówił, u nas to kobiety są szczęśliwe. Mają znaleźć dobrego męża, a potem to jest tylko smartfon i, wy, i i, I zakupy, prawda? I nic innego, nic innego nie muszą robić. Więc dzisiaj nie, dzisiaj kobieta musi być perfekcyjna w każdym calu, jest bez przerwy szejmowana od dzieciństwa w mediach społecznościowych. Jak jest ładna, to to jest być shaming, że jest zbyt ładna. Jak nie dba o siebie, to jest też jakiś tam shaming, że jest nieładna. E, musi mieć wykształcona, musi mieć świetną pracę, musi być perfekcyjna w każdym calu, musi mieć wszystkie te staty on być na najdroższe kosmetyki, jeszcze do tego powinna być matką, jeszcze skakać na bandzie jeszcze, prawda, uprawiać hobby i tak dalej. Można zwariować od tego. W związku z czym rodzi się chęć ucieczki na przykład w to, żeby się w... W... przebrać za... za kocmołucha jak Billy Eilish, prawda, i powiedzieć mam to gdzieś. Albo, albo jeszcze lepiej, że powiedzieć, a ja w ogóle nie jestem kobietą, jestem niebinarna, odwalcie się. Albo wszystko, nie chcemy tak. dzieci. Albo Odczepcie nie chcemy dzieci. Tak? A i, wtedy, I tu przychodzi pani Lempart i mówi tak, gdyby ci się zdarzyło, że, no bo to jest taki, ja to nazywam syndromem Piotrusi-Panci, bo to jest dokładnie to samo, na co mężczyźni kiedyś cierpieli. Strach przed dorosłością, chęć pozostania w dzieciństwie. Co jest dla kobiety najbardziej Znaczącym znakiem dorosłości. No, macierzyństwo. tak? Więc mówienie, tu jest taki hamulec bezpieczeństwa. Weźmiesz pigułkę w razie czego i przestaniesz być matką. Nieprawda, będziesz matką dalej, tylko dziecka, które sama zabiła się, ale młode dziewczyny tego nie rozumieją. Więc ten hamulec bezpieczeństwa, jakiś stary dziad, który prawda, w życiu żony nie miała ani dzieci i chce wam zabrać. No i to i to zadziałało, ale to było. Moim zdaniem to było bardziej symbolem I, i to było też nośne w pewnej grupie elektoratu, która wcale nie jest taka duża, bo cały czas oczywiście struktura wiekowa się zmienia i to młode pokolenie ma trochę narobione w głowach przez smartfony i przez Netflixy, ale jak polecimy po całości, bądź że młode pokolenie się rzadko mobilizuje w wyborach, to jest inna zupełnie historia, ale jak zobaczymy, po, po całości polecimy, to cały czas podejście Polaków do aborcji się nie zmienia. Aborcja to jest zło, jest to zło czasami mniejsze i gdzie jest mniejsze, to jest już dyskusja, bo wszyscy się zgadzają, że w momencie zagrożenia życia matki to jest mniejsze zło. W momencie gwałtu, kaziroctwa, też raczej większość ludzi tak. Przesłana eugeniczna to już to jest, zależy od wieku, podejścia i rozmaitych rzeczy, bo też no, młode pokolenie jest wychowane w kulturze zakupów internetowych, prawda? więc traktuje to, że jak to Dzidziusia zamawiałem. Dzidziusia i przysłali mi takiego z syndromem Down'a to odsyłam prawda, i życzę sobie nowego. No, do czego to podobne? Dziś ma być perfekcyjny. Ja mam być perfekcyjna, to dziedzić też ma być perfekcyjny. Ale tutaj jest jakaś dyskusja. Natomiast generalnie jest takie, że na, na pstryk, bo po prostu bo babie się nie chce, no to jednak przesada, żeby zabijać dziecko z tego powodu. Ale generalnie Polacy mają przekonanie, że w ogóle aborcja jest tematem zastępczym i jak politycy zaczynają mówić o aborcji, to znaczy, że jakiś szwindel szykują. I powiem szczerze, że to jest moim zdaniem dość, dość, dość przekonanie Panie redaktorze, przechodzimy więc do tego, jak ta nowa władza realizuje swoje, swój program? Czy wprowadza swoje porządki? Nieco pan już o tym powiedział, że chcąc wprowadzać demokrację, niszczy demokrację? Czy chcąc wprowadzać praworządność, de facto niszczy tę praworządność? Zaczęło się od, jak niektórzy mówią, zamachu na telewizję, a później na prokuraturę. Teraz przymierzają się do chyba zamachu na trybunał. Na szczęście robią to wszystko nieumiejętnie. To znaczy, to co mówiłem. Zniszczenie demokracji, żeby ratować demokrację, to jest oczekiwanie, jakie na Donaldzie Tusku spoczęło, no bo chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie będzie mówił, że to jest polityk samodzielny, prawda, i że wygrał wybory bez poparcia. Właściwie łamiącego prawo międzynarodowe, ale kto by się tym przejmował? Kwestia jest, KPO, tak. No, kwestia jak KPO. Widać jak na na przykład, jeden, jeden, to jest, na, nawet nie stworzono pretekstu, żeby udawać, że. Żadnej ustawy nie zmieniono, były, ale praworządność przywrócono. Ale Tusk przyszedł i obiecał, prawda, że, że zmieni, a pan Bodnar, że znajdzie jakąś podstawę prawną do przywracania prezydenta. Dalej szuka. Samo w sobie już, <laughs> jakby, ale Bodnar to jest w ogóle już. Przypadek takiego zeszmacenia człowieka i prawnika, że, że, że aż żal o tym mówić, nawet jak się go nie lubi, a ja go nie lubię. Natomiast Tusk ma swoje interesy i to wszystko, co on robi zawsze i tak samo tutaj, służy przede wszystkim dobru Tuska. A w mniejszym stopniu oczywiście musi realizować program, po którego go tutaj przysłano, z którym go tutaj do Polski przysłano, tę misję, ale on ją realizuje w, przede wszystkim tak, żeby swoje przywództwo umacniać. Dzięki temu robi to nieskutecznie, ponieważ trzeba sobie wyobrazić, że miałby więcej cierpliwości na przykład i z tą telewizją ona by sobie jeszcze ponadawała 2-3 miesiące w starym kształcie. Co by mu to szkodziło? co by to znaczy, w sensie, co by to szkodziło obecnym rządzącym, jeszcze by im pomogło, ponieważ no, wiemy, że ten przekaz, tak powiem, okazał się przeciwskuteczny i bardziej zmobilizował elektorat antypisowski niż pisowski, więc po przejęciu władzy to wręcz powinni chuchać i dmuchać, żeby to broń Boże się tam nic nie zmieniało w tej telewizji, żeby zrobili kolejnych 50 odcinków resetu, prawda i, i, i w ogóle, no i jeszcze tam obok Mariana Kowalskiego jeszcze posadzili, no, już nie wiem, Bąkiewicza jako, jako drugiego komentatora czy innych takich ludzi, którzy mają negatywny, mocny oddźwięk Dlaczego to zniszczyć? Po co to zniszczyli? I to w tak debilny sposób. Najpierw, najpierw jakąś kretyńską uchwałą o zmianie zarządów, która jest drastycznie sprzeczna z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, nawiasem mówiąc, na wniosek Bodnara przyjętą kiedyś jako, jako Rzecznika Praw Obywatelskich. E, potem i tam akty notarialne, napisane w pół godziny, w godzinę, trzy akty w różnych miejscach przez jakąś panią, która się ukrywa, i słusznie szczerze mówiąc, bo to już coś niewiarygodnego. Thank <sighs> you. Potem po tygodniu, jak się okazało, że to jest święte, to próbowali sztuczki z likwidacją, też jest to oczywiste łamanie prawa. No bo likwidator jest to funkcja bardzo ściśle określona w kodeksie handlowym, w kodeksie spółek, jakie ma to, co robi Pan Sygut, nie jest pracą likwidatora, tylko po prostu jest na krzywy pełni funkcję prezesa, do których nie ma prawa pełnić, w związku z czym TVP nie dostaje pieniędzy z abonamentów, w związku z czym nie płaci tym swoim y, sprzedawczykom, którzy tam poszli i to nawet trochę bawi, prawda? Niektórym płaci, ale to też widać takie hierarchie, kto jest do płacenia, kto jest nie do płacenia, więc po co to wszystko? Po co potem ta, ta tam kolejna hamowa z wąsikiem i kamiskiem? Musieli pokazać, że są no skuteczni. No tak, że, że, że bo to pokazywanie... O, oczekiwanie tego, elektoratu to, czyli, było właśnie bo takie. to jest, ale... Ale to Zresztą oczekiwanie... obietnica też taka była. To tak? jest... dzień po wyborach. Już obietnica miało... to były i 5 i, i benzyna z dnia na dzień po 5, 19, a jest po 7, prawda? Obietnice, na, 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 na swoje obietnice to Tusk może, że tak powiem, z 7 piętra. Już trochę przed wyborami samorządowymi ta benzyna trochę tanieje, już można zauważyć. Na swoje obietnice Tusk może naprawdę z 7 piętra, zwłaszcza na to, co obiecywał swojemu żelaznemu elektoratowi. Bo co ten elektorat zrobi? Pójdzie, na napis zagłosuje czy na konfederację. No, najwyżej na Hołownię, czyli na jego pajaca, czyli tak czy owak na Tuska. To ma to, tak powiem, Tusk absolutnie nie musi się oczekiwaniem swojego lektoratu przejmować, jak się nie przejmuje. Na przykład środowisko filmowców jest bardzo obrażone, że oni liczyli, że oni tak Tuska popierają, że on im da to prawo, że z internetu będą dostawać w kasabugu. A po co ma ich Tusk przekupywać? Jak narażać się wielkim koncernom, które tłuką pieniądze, żeby tego, jak ich i tak ma w kieszeni, prawda? Więc tutaj nie, to nie, 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 nie to było przyczyną. Moim zdaniem przyczyną, oczywiście pokazywanie, że ja mogę, taka sprawczość, to też trochę jest, bo Polacy mają ten chłopski praktycyzm i nie cenią władzy, która nie może. Więc jak ostatnie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, który tam mówi, że nie zreformowaliśmy wymiaru sprawiedliwości, bo nam nie pozwolili, no to jest samobójcze. No to kto idzie, to przy wyborach to obiecuje, że zrobię porządek w Polsce, jak mi pozwolą. No, no nie. Tego ludzie że widzą, że Tusk łamie prawo, ale na razie mi się podoba. No dobrze, coś robi, prawda? W tej ogólnej niemożności wszystkiego, która Polskę dławi, to on coś robi. To jest gangsterka, ale przynajmniej jakoś coś tak, tak, nie mówię, że ja tak uważam, ale duża część Polaków tak to widzi. Natomiast po co była ta gangsterka? Ona była po to, żeby Tusk mógł powiedzieć to, co dosłownie nie wiem, dwa, trzy dni przed naszą rozmową Onet przekazał, że Tusk na tym posiedzeniu tam swoich tych, tych swoich pajaców powiedział, że jak PiS wróci do władzy, to wszyscy idziecie siedzieć. Cała sala. Wszyscy, co są w tym pokoju, idziecie siedzieć. Poza mną, w domyśle, bo ja będę wtedy w Brukseli. W związku z tym, ryłki pal szwam, halten, morda w kubeł, słuchać, co mówię. Bo jak nie, to PiS wróci do władzy. A jak PiS wróci do władzy, wszyscy będziecie siedzieć. To jest behawior gangsterski typowy. Jak się przyjmuje gówniarza do gangu. To pierwszy włam, czy pierwszy ten, to temu gówniarzowi się daje brzytwę i mówi: Masz staruszce pod rdzeń w staruszce gardło. I w tym momencie już jesteś nasz razem z butami, krawatem, prawda, cały. Nie pójdziesz kapować, bo, bo idziesz siedzieć pierwszy a w razie idzie siedzieć razem ze wszystkimi. I cała ta gangsterka i ten wąsik kamisy, po co było? Żeby ten głupek Hołownia wygasił im mandaty, a potem jeszcze ktoś mu podpowiedział, żeby poszedł z tym do, do Izby Pracy. Prawda? to tak jak równie dobrze mógł iść do kolektury Totolotka, żeby mu podstemplowali ten kwit. Prawda? I co? I siedzi w tym po uszy. I Sienkiewicz... Ma 3 lata do 5 lat z kodeksu karnego, z tych paragrafów o nadużyciu władzy, prawda? I to już jest jak w banku. I Bodnar, który tam uchodził za jakiś prawnik, Felidalcja, Helsińska, na salonach europejskich, fetowanych, też w razie czego to 5 lat to już ma jak w banku po prostu państwowo przed każdym uczciwym sądem. Jeżeli nie będzie uczciwego sądu, to tym bardziej, bo przy nieuczciwym to mogą jej powiesić, szczerze mówiąc, bo to jest. Troszkę jest taki syndrom jak Napoleon Bonaparte, 18. Brumera bał, brał władzę i ktoś mu tam krzyczał generale, a gdzie konstytucja? To on powiedział, konstytucję to wyście już tyle razy zgwałcili, że nikt jej, nie, nikt jej nie szanuje. Nie ma konstytucji, a teraz trzeba zrobić we Francji porządek. No to taki, taki będzie syndrom oczywiście po Tusku. Ale na razie on na tym czerpie właśnie korzyść taką. Kosiniak już umoczony, chołownia są umoczeni, już nie ma jakby teoretycznie był na początku całkiem możliwy ruch, że, że Kosiniak-Kamysz mógł być premierem z poparciem PIS-u i prezydenta i to by działało. Oczywiście tam wyłby elektorat lewicowo-liberalny, ale, ale on by rządził. A tak jest nikim w tej chwili, już się nie może wychylić, bo też pójdzie do pierdla. Hołownia też pójdzie do pierdla. Wszystkich Tusk po prostu przetwelił, wciągnął do tego gangu i teraz jak im powie, po trzech miesiącach rządów, że musicie słuchać, jak powiem, stań na głowie i, i klaszcz nogami, to tak zrobisz, jak gdyby mnie to powiedziała Merkel, to znaczy tam Scholz, to ja bym tak zrobił, to ty tak robisz, jak ja ci to mówię. To jest ciągnięcie tej mafijnej hierarchii w dół. I on ma rację. Rzeczywiście, jak PiS dojdzie do władzy, znaczy. PiS jest może mało sprawczy, a myślę, że teraz to już do władzy dojdzie ktoś taki, że tam ci wszyscy będą tęsknić za Kaczyńskim. Jakie to był fajny, poczciwy starszy pan, coś tam opowiadał, troszkę straszył, ale na straszeniu się kończyło, a teraz już nie będzie się kończyło na straszeniu po tym, co tu wykonał. Więc on to zrobił jakby bandyterkę dla samej bandyterki. To może być jest trochę jego osobowość, bo to jest patologiczny typ człowieka. To jest jednak człowiek zaburzony po prostu głęboko. Wystaje. Jak się przeczyta jego wspomnienia, jak się popatrzy na jego zachowanie, no to jest, to jest patologiczny. Logiczna osobowość, niewątpliwie, ale takie w polityce się bardzo często sprawdzają, robią kariery. Natomiast oczywiście on działa w ramach przyzwolenia, to od czego zaczęliśmy. Gdyby tego przyzwolenia z Europy nie miał, to by nie działał. Ale na szczęście realizuje to w taki sposób, że, żeby samemu na tym wyjść jak najlepiej. Ja myślę, że on musi trochę przeżywać taki kompleks, że go zrzucili z tej karuzeli. To, co się z Tuskiem stało, to jest raczej bezprecedensowe w Unii Europejskiej. Po nim jeszcze to samo tam zrobili chyba z Timmermansem, czy z kimś, że też wyskakuje i wraca do swojego kraju, żeby tam przywracać porządek w swoim kraju. Ale, ale to był Tylko, piek... że Tuskowi się to udało, w sensie wrócić do władzy. Wrócić do władzy się udało, natomiast ja jestem niepoprawnym optymistą. Ja myślę, że to było nam pisane, Pan Bóg wie, co robi, jak to pisał Stachura, jak chcesz być na drugim brzegu rzeki, to musisz się zmoczyć, przejść przez tę wodę. No, musimy przez to przejść, ponieważ na temat tego, że Unia Europejska to jest banda złodziei, która nas okrada, a nie ubogaca że członkostwo w Unii Europejskiej, w państwo europejskie to jest zaszywanie się w worku z trupem, a nie dołączenie do jakiegoś kwitnącego, wspaniałego imperium. Jak długo to ludziom mówił Bosak, jak długo to ludziom mówił, nie wiem, Rachoń w TVP czy inni ludzie w to nie wierzyli. No bo to jest, niestety w komunikacji społecznej działa ten mechanizm. Yy, taki, który, który mały, w małym księciu Santyk Supery pięknie opisał, że jak astronom turecki odkrył planetę, na której żył mały książę bez 612, przypominam, yy, i ogłosił to na kongresie astronomów, ponieważ był śmiesznie ubrany jako Turek, to go wszyscy oleli, ale na szczęście Kemal Pasza pod karą śmierci kazał wszystkim Turkom zacząć się ubierać po europejsku, więc na następnym kongresie on to ogłosił ubrany w elegancki garnitur i wtedy mu wszyscy uwierzyli. No to, to tak to działa. Przekaźnik jest przekazem. Liczy się nie tyle, co słyszę, ale od kogo to słyszę. Albo od kogo się o tym dowiaduje. I teraz to wszystko, co myśmy mówili, to się poza, że tak powiem, bańką prawicową odbijało od mózgów, czy tam od betonów, który jest w miejscu tych mózgów, nieważne, jak to nazwać. To jak Tuskim tu tego nie będzie mówił, Tuskim to pokaże. I w ciągu pół roku, roku oni poczują na własnej. Może się pani Żukowska krzepić, że przecież zanim te, bo to chyba ona powiedziała, tak, że zanim ludzie te rachunki na prąd zrozumieją, tak. ile te, to, to pół roku minie. Tak, ale jak te pół Zresztą roku już... minie, to oni to poczują. Zresztą już yy, rząd, Ministerstwo Klimatu zaktualizowało swoje gdzieś tam yy, wyliczenia i stwierdzili, że nawet kilka milionów Polaków może w najbliższym czasie mierzyć się z ubóstwem energetycznym. Gdyby te wszystkie pomysły wchodziły w życie, gdyby te ceny rosły tak, jak będą rosły? Tak. Einstein jest uważany za geniusza. Pewnie słusznie. Ja nie jestem w stanie ocenić tego na poziomie tego MC kwadrat, bo nie rozumiem, ale na pewno genialne jest to stwierdzenie, które jest przypisywane Einsteinowi, że głupota polega na tym, że się robi to samo w taki sam sposób, oczekując, że skutek tym razem będzie inny. Mhm. No jak może być inaczej? Zobaczmy, co zrobili Anglicy ze swoim krajem. Kraj w tym kiedyś potężny. Jeszcze wciąż ma w nazwie Wielka Brytania, prawda? A, a kraj, w którym staruszkowie w zimie krążą w, w komunikacji miejskiej, prawda? Ponieważ nie stać ich na ogrzewanie w domu, a autobusy miejskie są ogrzewane. Więc, żeby nie zamarznąć w, w zimne dni, oni w całe dni w, z termosami, z, z wałówkami koczują w tych autobusach. I, 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 i dziesiątki jeszcze to się wszystko wzięło. Z wywalenia w powietrze energetyki i zastąpienia jej wiatraczkami na Morzu Północnym. No, i w Niemczech jest ten sam efekt. Niemcy zarżnęli, dobrze im tak zresztą, bo wprowadzili tę całą energię, świndel, czy jak oni to nazywali, żeby innym, innych schołdować, prawda, i podporządkować sobie, a, a, a zrobili to tak z takim fanatyzmem, że sami sobie zaszkodzili. No w czym? wysokimi cenami energii. No. Więc jeżeli się wchodzi w zieloną, tak zwaną energię, czy zaszła twu, twu odnawialną, szlak mnie trafia, jak słyszę to określenie, bo to jest takie propagandowe kłamstwo, które się ludziom wczepiło w mózgi, nie ma energii odnawialnej. Jakby była energia odnawialna, to by istniało perpetuum mobile. To jest energia odnawialna, niewyczerpalna energia, która się sama kręci z siebie i nie trzeba jej zasilać. Nie ma czegoś takiego, gdyby fizyka to wyklucza. Nazywanie energii z wiatru czy z, ze słońca odnawialną, prawda, No jest... bo trzeba jakoś tę energię pozyskiwać, a to powoduje, że trzeba to wszystko wyprodukować, a później jakoś no, ale po prostu utylizować. Wiatr, który obraca wiatrak się zużywa. I energia tego wiatru jest wyładowana w iluś tam procentach na wiatraku, idzie w iluś tam procentach w produkcję ciepła, w 15 czy 20 w energię elektryczną, bo nasze mhm. sposoby bardzo niedoskonałe są. I efekt jest taki, że no jak się postawiły farmy wiatrowe na całym pasie, tam gdzie jest taki nadmuch przez południowy Atlantyk, idzie na Europę, i tam już tych farm stawiano tyle, że już w Europie jest zauważalne, że siła wiatru spadła. A te wiatry są do czegoś w przyrodzie potrzebne. To jest tak, że chmury na przykład niosą nad kontynent, żeby tam deszcz padał. To już teraz te chmury nie docierają, będzie Europa, jak dalej tak pójdzie, to zacznie Europa stepować. Czy się naukowców, którzy tu tłumaczą, nikt nie słucha, bo to jest obłęd ideologiczny, religijny, prawda, wiatraki, wiatraki są dobre na wszystko? No to tak myślenie o tym, że to jest energia odnawialna, na przykład wiatr, to jest dokładnie tak samo myślenie, jak w XIX wieku myślano, jak wypuścimy smród w powietrze, no to się rozejdzie, w po... albo wylejemy syf do rzeki, no to ludzie, no ile jest wody na świecie? Ile jest w rzece? No to co, może to nikt nigdy tego nie zauważy. To jest dokładnie tak samo myślenie. No. My Kontynuując tą kwestię energetyki, teraz jest. W Polsce ta akcja niszczenia pewnych no, dóbr kultury, ostatnio oblana Syrenka Warszawska, Bogu Ducha, winna, i przez młodych ludzi, którzy nazwali się Ostatnie Pokolenie. Są ostatnim pokoleniem, albo twierdzą, że zmiany klimatyczne są tak daleko postępujące, szybko mm. postępujące, że, że, że no będziemy żyli po prostu w takim, takim klimacie no, nie, nie do zniesienia, że będzie nie, nie, zanieczyszczone środowisko, a powietrze zanieczyszczone tak, również. Tak, nie, oni to wiedzą po prostu, bo przecież co tam jakiś profesor. Kunin, który zęby na tym zjadł skąd były doradca obamy w sprawach klimatycznych. No, taka książka jego wyszła w Polsce. To jest, kiedyś był najwyższym autorytetem od spraw klimatu, ale jakby przeszedł tę samą drogę co szaweł do świętego Pawła. No i już teraz nie jest takim autorytetem, ale to co on tam może wiedzieć, prawda? Tak, nastolatkowie wiedzą najlepiej, że są ostatni. Ale pokoju. są też naukowcy, którzy twierdzą, że rzeczywiście te, te zmiany klimatyczne no są przerażające, że i za tam zastraszającym Są przerażające, tempie. ale cyk, a czy to rzeczywiście ma związek z działalnością człowieka i czy to rzeczywiście akurat CO2, to oni już takie robią sztuczki, że to niby tak, ale w szczegółowo to, to może jest pewne prawdopodobieństwo, że tutaj nie mniej z drugiej strony jednak. Natomiast oczywiście no, w, w armia sfanatyzowanych, zidiociałych dzieci, które nie mają zielonego pojęcia o czym, ale usłyszała o tym, coś takiego w święty pamięci Maciek Parowski miał taki aforyzm, że podłość zawsze do historii na młodych plecach wjeżdża. No, jak sobie jak patrzę na tych dzieciaków, to mi się przypomina hrabia Tonio Słonimski i jego cywili w Berlinie, gdzie on opisuje, jak, jaką rolę w propagowaniu nazizmu też odgrywała dzieciarnia właśnie, która kapowała na własnych rodziców, jak Pawka Morozow. Bo młodzi ludzie są podatni na to. Niewiele wiedzą, a bardzo dobrze chcą coś działać. A ja, czytam taka pani Dominika Lasota, działaczka, ona już starszego pokolenia, ma 20 parę lat, więc ona tam mówi, że ona się leczy, że ona musi chodzić do psychoanalityka, bo ona spać nie może po nocach, jak widzi, że ta planeta płonie i wszyscy zaraz zginiemy, i wszyscy jej koledzy i koleżanki, którzy działają w tym ruchu, to też chodzą do psychiatrów, prawda? Bo po prostu leczcie się, ale to jest wykorzystywane przez no, ludzi, którzy miliardy robią na, 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 na walce z globalnym ociepleniem. A druga cecha to jest też wielu młodych ludzi. Nie w ciemię bitych zauważa, że praca to jest dla frajerów. Zresztą nie ma pracy dobrej, bo naprodukowano absolwentów jakichś idiotycznych pseudouczelni. Już nie mówię o kolegium Tumanu sławnym, tylko jakiś tam socjolożek, politolożek. Już o studiach genderowych nie mówiąc, to fajnie się w ogóle teraz taki był system, że sobie można było po jednych studiach brać drugie, jeszcze trzecie, przy młodych, młodość w nieskończoność. I, I potem tacy ludzie mają. Wielkie oczekiwania, że oni są przecież wykształceni, to powinni coś dostać się, Prawda, nie, ten, do roboty się nie nadają, im się nie chce, a się widzą, że najlepiej to jest działać. No i znowu kto? Zawód działacz. Gdzie 20? Oczywiście, osoba aktywistyczna to się nazywa. Soros płaci. No gdzie taka dziewczynka, jak pani Dominika się pojechała na sesję klimatyczną do Dubaju. No gdzie by pani 22-letnia, która nic nie potrafi, zarobiła na to, żeby sobie sama pojechać na dwa tygodnie do Dubaju? To jest dość drogie miejsce. Ja byłem, ale za swoje pieniądze, więc. A tutaj Soros płaci, se możesz pojechać. Pooblejesz coś farbą, przykleisz się do tego. Kiedyś tam była sprawa, że wyczaili, że ci co się aktywiszcza, co się przyklejały do dróg w Niemczech, jak już się poprzyklejały, jak już się odkleiły i wzięły pieniądze od Sorosza i leciały do Tajlandii sobie na, samolotem oczywiście, nie na rowerach, na, na wakacje, żeby wydać pieniądze, które zarobili, no w pewnym sensie uczciwie zarobili, przykleili się, prawda, dostali za to pieniądze. Tak zwane zmiany klimatyczne, cała ta nowa religia to jest świndel niewiarygodny po prostu. To jest coś, nad czym przyszłe pokolenia nie będą w stanie wyjść z podziwu, jak można było tak zdurnieć. Tak jak my nie jesteśmy w stanie, jak czytamy jakieś yy, 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 stalinowskich, prawda, tam rozmaitych, tych woroszylskich czy innych, co oni wtedy za brednie wypisywali. I nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co to było. Czy oni byli tak, tak sprzedajni, tak cyniczni? Czy byli tak głupi, tak oszaleli? I odpowiedź, na no, jako polonista mówię, nie jest łatwa. Jedno i drugie. I ten miks działa. On zawsze mhm. działa w historii. Z jednej strony to opłaca się. Z drugiej strony jest do tego ideolo. Z trzeciej strony jest ten efekt odcinków, prawda, sławny eksperyment psychologiczny, gdzie brali... Wszyscy znają, ale przypomnę także że było. Jeden taki odcinek, drugi taki, dziesięć osób badanych, z czego dziewięć było podstawionymi, ale ta dziesiąta o tym nie wiedziała i każdy podchodził pytany, proszę pokazać, który odcinek jest dłuższy. No ten, ten krótszy, prawda? I jak tak dziewięć osób pokazało, to ten dziesiąty skołowany też pokazywał ten krótszy, bo przestawał wierzyć własnym oczom, tylko wierzył w to, co, co słyszał. No to jest... To jest kilka takich eksperymentów psychologicznych, które wyznaczają ludzką kondycję i które pewne rzeczy absolutnie dowodzą, a cały czas nie przyjmujemy tej wiedzy do wiadomości. Mhm. nie, nie Natomiast macherze oczywiście doskonale rozumieją, wiedzą to rozwinęli, wiedzą jak to wszystko działa. No i w, e, zmanipulować jakichś nastolatków, żeby oblewali farbą tym, a, a, a przy okazji troszkę jeszcze sobie na tym zarobili. To dla nich to jest naprawdę... Żaden problem. Wspomniał pan, że był pan w Dubaju, a kiedy był pan w Wielkiej Brytanii? By... No, to chyba dość powszechnie wiadomo, bo to była dość głośna wizyta. Jechałem z córką, która się tam dostała na studia. Okazało się. 18 rok, jestem... tak? Tak, okazało się, że jestem na. Nie, to było później. 18 rok to była chyba praafera tego wszystkiego, czyli nagonka, którą na mnie taka pani, taka ichnia sojring mm Wielgus -hmm. rozpętała. A je się paliło koło tyłka wtedy, ponieważ była oskarżona przez swoich byłych współpracowników o mobbing antysemicki, że tam zerwała ze ściany jak, jakimś facetowi, wy, wyrzuciła go, bo gwiazdy Dawida nosił, coś z tego. Potem była oskarżona o e, szerowanie w internecie jakichś śmieci antysemickich, no bo ubiegała się o ten muzułmański elektorat wtedy. I w związku z tym, żeby... Odwrócić te podejrzenia od siebie wykorzystała donosy takich dwóch dwóch pani od pali kociarek z Londynu na mnie i rozpętała jakąś wściekłą kampanię przeciwko polskiemu prawicowemu ekstremizmowi. A ponieważ policja brytyjska, jak każda policja jest dość tchórzliwa, a chciałaby mieć sukcesy, no to zwalczanie prawicowego ekstremizmu polskiego fantastycznie widział, kto kiedyś Polaka z nożem poza kuchnią. Nie, więc to jest całkowicie bezpieczne, prawda, można sobie pozwalczać. Ja ona tam wciągnęła w to jakieś media, jakiś kretynów z uniwersytetów, także to wyglądało na jakąś zupełnie poważną sprawę, i pretekstem do tego wszystkiego była moja zapowiedziana wizyta w Anglii, która wtedy nie doszła do skutku. Bo wtedy się zetknąłem z faszystowskim charakterem tego państwa, gdzie po prostu w przeddzień planowanej wizyty wszystkie miejsca gdzieś miały odbyć spotkania, włącznie z restauracją, gdzie był stolik na sześć osób wynajęty na prywatne kol kolacje. No I wszyscy przyszli do tych organizatorów błagając, że nie gniewajcie się, ale sorry, byli u mnie smutni panowie, powiedzieli, że będę miał takie kłopoty, kurde, jak ten, no sorry, przepraszam, ale z policją to trzeba dobrze, dobrze żyć. Białoruś totalny. Więc ja wtedy w ogóle nie pojechałem. Natomiast powiem szczerze, mówiąc, o tym gdzie zapomniałem, trochę też zostałem zdezinformowany, bo zadałem informację polskiej ambasadzie, że coś tu śmierdzi. I oni mi przysłali takie to, tak, że rozmawiali, że, że wszystko, sprawa jest wyjaśnione. Okazało się, że rozmowa polega na tym, że oni coś tam napisali, Anglicy im nie odpowiedzieli, co w polskiej ambasadzie uznano, że aha, to jak nie odpowiedzieli, to znaczy, że sprawa jest załatwiona. No i Inaczej bym się może y, zabezpieczył przed tą, przed tą przykrą sytuacją. Ale dalej no, ty... pan chyba jest na czarnej liście tak, z, tak zwanego home office, czyli piękniejszego Ministerstwa tak, Spraw znaczy, Wewnętrznych. Z, z tej listy nie można zeskoczyć, bo jej nie ma oficjalnie. Jest, że Oczywiście Brytyjczycy twierdzą, że tam nie ma żadnej czarnej listy. Aż wiadomo, że jest. No bo przecież jeżeli facet patrzy na mój paszport, sprawdza w komputerze i twarz mu się zmienia, prawda, i tego, no to nie... nie, nie, nie ale mi pan Mary z jakiejś tam, ileś tam w Nine Chambers, czy coś tam z sławnej kancelarii adwokackiej, która reprezentowała rząd brytyjski i wmawia, że to jest decyzja absolutnie urzędnika na lotnisku. Prawda? Urzędnik na lotnisku powiedział: Słuchaj, daj mi ci dobrą radę, wejść sam stąd, w tej ci nie wpiszę papieru. Ja mówię: Ale o co chodzi? To jest decyzja moich zwierzchników, ja nie będę o tym dyskutował. Nie? A później przed sądem brytyjskim kłamią, że to jestem. Bo ja oczywiście wytoczyłem sprawę w brytyjskim sądzie, oczywiście ją przegrałem, wiedziałem, że przegram. Przegrałem ją na zasadzie, że powiedzieli, że żaden z parszywy cudzoziemców może nie użył tego słowa, ale żaden cudzoziemiec nie będzie negował decyzji brytyjskiego urzędnika, nieważne jak głupia ona była, czy po prostu wszystkie instancje odmówiły rozpatrzenia sprawy, co było mi potrzebne, bo teraz jest procedura w Strasburgu, żeby tam złożyć sprawę, to wtedy trzeba wyczerpać drogę krajową. No więc to jest na, na takim tym. Na takim etapie, no wpadłem, że tak powiem, na skrajne ofiarą donosów, które tu z Polski szły i, i, i jednocześnie wzmożenia y, Lewackiego. Tam myślę, że też chodziło o to, żeby pokazać y, taki przytyczek dla Polski, tak jak było z panią Ludmią Kozłowską, która... Polskie służby prosiły, żeby, jej, żeby wpisały ją na listę osób podejrzanych o współpracę z Putinem. A to właśnie do Anglii ją wtedy wzięli, fetowali na uniwersytetach, jako tam pani Applebaum ją pilotowała po tym, jak to w ogóle prześladowana, represjonowana działaczka walcząca o wolność i tego typu rzeczy. Więc, więc myślę, że też był taki element, żeby pokazać, prawda, że mają gdzieś głęboko, bo tam nawet była jakaś interwencja na poziomie konsula, którego w ogóle do mnie nie dopuszczono. Chrzanić to, no trudno, mówię. Bokser wychodzi na ring, to może czasem w zęby dostać. Jeśli chodzi o sprawy krajowe, to sobie radzę dość dobrze. Z lewactwem, no tutaj niestety okazało się, że donos obmowa i te układy jakieś tam inne to jest rzecz, z którą sobie poradzić nie mogę. Ale tak jeszcze trochę czekam, bo ten mecz moim zdaniem, nie jest zamknięty. Jak z córka skończy studia, jeszcze rok jej został, wróci bezpiecznie do Polski to może jeszcze kogoś tyłek zaboli w tej małej, wielkiej z nazwy Brytanii. A może nie. Może się od... nie będę się odgrażał. Zobaczymy, co się da zrobić. Rzeczywiście ten pański zakaz wjazdu do Wielkiej Brytanii odbił się szerokim echem, ale w Polsce, w kraju, no też niekiedy było tak, że pan coś napisał, coś powiedział. No to jakaś redakcja rezygnowała z współpracy z, z panem. E, za te poglądy pan nieraz musiał słono zapłacić. Ja... Nie przesadzajmy z tą słonością. Ja zawsze uważałem, że jak ktoś mnie nie lubi, to on traci, a nie ja, więc z tym się za bardzo nie przejmuję. Na brak pracy nie narzekam, na brak miejsc do publikacji też nie narzekam. Dalej pan pisze? I tak, aczkolwiek rzeczywiście bardziej w tej chwili jestem influencerem internetowym, jak to się nazywa. Ale jakiś kolejne książki. No tak, już 3,5 roku na, na YouTubie. No, chwalisz Boga, całkiem nieźle, że. Mimo, że tam też oczywiście były całe organizowane piętrowe spiski, zrzucania zgłoszeń na YouTuba, były momenty rzeczywiście, że kanał był demonetyzowany, nawet raz zablokowany. Nawiasem mówiąc, za zacytowanie wywiadu z generałem profesorem Gielerakiem, szefem medycznym Wojska Polskiego, który przy Wkazał, co wiedza medyczna mówi na temat y, spraw związanych z COVID-em i jakiś geniusz na YouTubie, był mądrzejszy od pana profesora, uznał, że to jest dezinformacja covid i za tę dezinformację zostałem zablokowany, więc... Ale to też to wiadomo, YouTube to jest też jak te wszystkie Google, te wszystkie koncerny, to są takie kierkowskie zjednoczenia, gdzie też nikt za bardzo na tym nie panuje. Nie, ja nie mam poczucia jakiejś tam, tam straty, że znaczy nawet pewną satysfakcję, że wspierniczają przede mną spod kulonym ogonem ci, ci, ci wszyscy mędrkowie tam z z lewicy, którzy no, nie mają odwagi na, na starcie, na argumenty. Spokojny, uprzejmy człowiek, przynajmniej dopóki dla mnie się jest uprzejmy, więc, więc nie mogą się bać w sensie fizycznym. Natomiast wiedzą oczywiście, że takich ludzi rozkładam na, na cztery łopatki natychmiast. I pretekst nie, nie będziemy rozmawiać, bo to jest ohydna postać, prawda, co takiego ohydnego zrobił. No i tu się pojawiają jakieś głównie zmanipulowane tweety, których albo nie było, albo zostały Wzięte skądinąd. Jeden przykład podaję, bo to już jakby pokazuje, co się dzieje. Nie? Rozmawiamy, w, wtedy jeszcze pracowałem w telewizji z Marcinem Wolskim, rozmawiamy o polskich obozach koncentracyjnych. Po raz kolejny jakiś szmatławiec zachodni użył tego określenia. I ja tak powiem, że to tak, jakby mówić, że to są polskie obozy, ponieważ były zlokalizowane w Polsce. Tak samo można powiedzieć, że żydowskie obozy koncentracyjne, bo to Żydów w nich trzymano. Czyli prawda? tak samo absurdalne powiedzenie. Tak samo absurdalne powiedzenie. I jeszcze powiedziałem dalej, że logika tego jest taka, jakby na przykład można by powiedzieć, że Żydzi sami te obozy zbudowali, pomijając tę istotną część informacji, że zrobili to pod lufami karabinów i pod batogami ss I. Dwa czy trzy tygodnie później okazuje się artykuł w samym New York Timesie. Oczywiście przez jakąś pindzie z Gazety Wyborczej napisany, że tam niejaki Ziemkiewicz w telewizji pisowskiej powiedział, że Auschwitz to był żydowski obóz koncentracyjny, który Żydzi sami dla siebie zbudowali. I tak, no po prostu wrzucone w wentylator, jak to Kurt Vonnegut junior ujmował, gdzieś tam zaczyna krążyć, prawda, lata po internetach, natomiast oczywiście jak się by ktoś wziął do źródła, doszedł, to to, to, to nie ma żadnego źródła, więc to jest jakby przyjemność uczestnictwa w życiu publicznym. No. To, jest, to, są, to są tony. Jakiejś... Sam pan to porównuje do ringu. Jak pan wychodzi na ring jako bokser, to też, czasem można też, dostać. Ale też porównuje do tego, że no jak się jest barmenem, to się do pijaków trzeba być przyzwyczajonym, prawda, którzy w, a, a też uczestnictwo w mediach społecznościowych to są przecież całe jakieś wiadra tych, 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 tych pomył wylewanych przez troli rozmaitych. No to by się to tym przyjmował. To Niektórzy się... nawet no. dla niektórych to właśnie ta działalność. Internetowa mam wrażenie jakby jest taką codziennością, że jakby oni tym żyją, że tym się zajmują, tym żyją, przywalić komuś, Nawet obrzucić błotem. Wielu z nich z tego żyje. W sensie, że finansowo. W sensie, są, że są finansowo, no bo pan, pan Pablo Morales z Kopania to jest przecież, czy tamten burak od soku Zagozda, to, mhm. są, przecież to są dwa drobne przykłady. To jest, to jest cały przemysł myślę, że organizowany według najlepszych wzorców, no to już wspominałem w naszej rozmowie, o tej książce Trole Putina, Jessica, tam też doskonale opisuje cały ten system fabryki troli. E, tej trolerni, która jest w Sankt Petersburgu. Tam jest taki um, budynek, który jest teoretycznie firmą prywatną, ale jak próbował tam fiński reporter, weź, to go zatrzymała. Warta, że to jest obiekt państwowy. No, na, <laughs> i, i, I tam w nocy się światło pali, bo oni pracują w amerykańskim czasie i robili takie rzeczy, że na przykład umawiali, robili, zrobili w jakimś małej mieścinie amerykańskiej, prawda, zwołali demonstrację zwolenników czegoś tam i przeciwników. Czyli byli strasznie dumni, że Amerykanie się załby wzięli i oni się tam pobili, a prawda, wszystko było wywołane przez ludzkie. Więc na pewno to, jest, to jest pewien przemysł, to jest w dużym stopniu finansowane. Jest też wielu ludzi, którzy mają po prostu każdy z nas zresztą ma jakąś złą stronę w swojej naturze, a internet jest świetną okazją do wypuszczania tej podłości, że człowiek, który jest na przykład, yy, wygląda jak taki ten, że kichnąć przy nim to się przewróci, prawda? Jakiś pryszczaty nastolatek albo jakiś tyranizowany przez żonę yy, urzędniczyna, jak się dorywa do tego komputera i loguje się jako tam pimpuś 379 i tak... Dlatego on jest tam taki odważny, jest taki mocny, prawda? Tak. Tego. No to też Niestety. tak jest. Niestety. Niestety. Panie rektorze, jeszcze analizując tak całą naszą rozmowę, mam wrażenie, że nie powiedzieliśmy, albo mało powiedzieliśmy o prezydencie, Andrzeju Dudzie, bo powiedział Pan w kontekście tych ustaw sądowych zmian w wymiarze sprawiedliwości, że prezydent dał się ograć w pewnych sprawach, nie zadziałał tak, jak powinien, był za mało stanowczy. No jak teraz ocenia Pan w tych pierwszych miesiącach? Nowej władzy aktywność lub brak aktywności pana prezydenta Andrzeja Dudy i jak to będzie wyglądało w naj najbliższych miesiącach. No bo do zmiany w, w pałacu to jeszcze, jeszcze kawałek, pewnie by nowa tak władza no chciałaby do, do niej doprowadzić. Pytanie, jak to będzie wyglądało, ale to jeszcze za chwilę. Jaka tutaj rola głowy państwa w tym momencie? Czy zacznę od tego, że to doprowadzenie do zmiany władzy byłoby bez sensu, bo procedury, ewentualne procedury ogłaszania nowych wyborów. Prezydenckich przedterminowych i tak trwałyby tyle, że różnica by była rzędu miesiąca czy dwóch, więc to w ogóle nie ma o czym rozmawiać. To jest tylko takie rytualne mobilizowanie swoich silnych razem przeciwko prezydentowi, bo on jeszcze jak zostaje zawsze, zawsze jest ten syndrom, że tu, w tym systemie, który nas pasuje, nigdy nikt nie ma dość władzy. Tak? Przecież PiS w którymś momencie już miał wszystko. Miał i Sejm, miał i Senat, i, i prezydenta swojego, i Trybunał Konstytucyjny, i TVP, i KRS. No i... tak, ale później były źli sędziowie i zła no, Unia, i więc zawsze, też, też no, się ale, nie ale dało. To, to, to zawsze. No, to, to, to co jeszcze potrzeba? No, tak powiem, dużej dużego formatu politycy wygrywali mając słabsze karty w ręku, nie? Ale to teraz będzie to samo. PO też nie, nie może. Cały czas oni, nie, oni by spełnili wszystkie swoje obietnice, ale nie mogą, bo jeszcze jest prezydent z PiSu, bo jeszcze, jak to tam pan korespondent prasy niemiecki pisał, że w każdym, nawet w teatrach i w szpitalach, zwłaszcza te teatry mnie rozśmieszyły, bo debil chyba nie, już w ogóle nie wie, co jak środowisko aktorskie w Polsce jest sprzedane całkowicie, zaprzedane PO, że nawet w teatrach są pisowcy, Wszędzie, to trzeba jeszcze wszystkich tych, jeszcze trzeba milion pisowców wyżyć i też jeszcze będzie nie dość, to jeszcze trzeba będzie następnych parę milionów. To jest taka normalnie logika rewolucji. I jeżeli jestem rozczarowany Andrzejem Dudą, a nie wiem, czy to powiedziałem, że jestem rozczarowany jego prezydenturą, to przede wszystkim dlatego, że on kompletnie nie zdał sobie sprawy w momencie wyboru, jak ma ogromną możliwość stworzenia tego, czego Polska szalenie potrzebuje, to znaczy napisania takiego adresu gettysburskiego, jak Lingold napisał, z pozycji zwycięzcy do przegranych. On miał naprawdę ten złoty róg, mógł w niego zadąć, dał się właśnie natychmiast, myślę dlatego go naczelnik od razu zglebił tym, tym Trybunałem Konstytucyjnym przyjmowaniem po nocy Przysiąg, żeby już stracił jakikolwiek, bo mógł wystąpić jako. Nie ma, oczywiście nie ma w Polsce, że jak ktoś roi o pojednaniu, no to tam z pojednania nie, nie ma pojednania z jakimś kopanią, prawda, czy z tuskiem, czy innymi takimi patusami typu, typu Sienkiewicza, ale ten żelazny, chory z nienawiści elektorat to jest jakieś tam parę, może paręnaście procent, plus jakaś duża liczba ludzi zaczadzonych, którzy są do odzyskania. Natomiast y Wszyscy politycy grają na podział, bo im się to opłaca. Nikt nie gra na Polskę jako całość, a jest oczekiwanie i była. Ludzie też pragną tego. Gdzieś czai się, że chcą tej normalności, tylko nikt z tą normalnością nie występuje. I Andrzej Duda miał wielką szansę, nie wystąpił. Niestety był prezydentem, prezydentem PIS-u, ale takim, który jeszcze chciał pokazać, że nie jest PiSu. Ale pokazywał no to w głupi sposób. To znaczy Coś tu zawetował, coś tam zawetował, ale z tego nic nie wynikało. Coś poszedł, dogadał się z panią von der Leyen, napisał ustawy o tych kwestionowaniu, koszmarno o tych, że, że mogą se sędziowie testa, testować swoją niezależność, co jest w ogóle jakimś absurdem kompletnym i pani Wunderlejem w dodatku go potraktowała tak, jak wcześniej Lecha Kaczyńskiego Unia Europejska potraktowała. czy Po prostu go nakłamała mu w żywe oczy, a jak on wywiązał się ze swojej części dealu, to ona stwierdziła, że żadnego dealu nie było, prawda? Czyli dokładnie to samo, co z tą kretyńską Joaniną, jakąś w tą świętej pamięci Lecha wpuszczono. Nic się nie, nie uczymy na własnych błędach. Także no, w, w tej chwili prezydent Marle jakiegoś takiego hamulcowego, ale jeżeli ktoś mówi, że on by mógł teraz stanąć na czele obozu patriotycznego, to ja to słabo widzę, A Powiem tak. Ktoś mógłby, jest taki człowiek na scenie, czy dopiero się, trzeba go wykreować? No, to znaczy... PiS popełnia ten sam błąd, który popełniła Platforma, ponieważ jest przekonany, że Platforma dobrze wyszła na tym, co zrobiła, a wcale dobrze nie wyszła. A rządzi Tusk przecież dzięki pacynkom, dzięki, dzięki trzeciej drodze. Peonie odbiła się po, przez 8 lat, nie odbiła się do tych 30% i max. Tego szklanego sufitu Tusk nie może przebić w żaden sposób. Dlaczego? Bo w demokracji obowiązuje pewna higia, chyba że już w ogóle składamy demokrację do grobu, co nie jest. Dalekie od prawdy, no ale to już, co w takim razie rozmawiajmy o czym innym? Kogo poprą siłowe resorty, kto ma swoje wojsko, kto ma jakie bojówki na ulicy. To o tym możemy rozmawiać, bo w takim razie, jeżeli rozmawiamy o demokracji, to demokracja wymaga pewnej higieny. Przegrałeś wybory, musisz to przyjąć do wiadomości. Musisz powiedzieć: Przepraszam, wyborco, zawiodłem cię, coś żeśmy schrzanili, ale. Rozumiemy, dostaliśmy od was słuszną lekcję, bo ty wyborco jesteś suwerenem, ale wiesz najlepiej, skoro nas ukarałeś, to wiesz, że miałeś słusznego yy, i zmieniamy się dla ciebie. I to, to oczywiście jest przeważnie nieszczere, ale to musi być. Nowi przywódcy, nowy program, rozliczenie błędów, uderzenie się w pierś zbiorową. Uderzenie się w pierś zbiorową nikogo konkretnego nie boli, więc nie jest to takie znowu trudne do przeprowadzenia. I tak się dzieje, w, działo w krajach, w których demokracja dobrze funkcjonowała. Coś się ostatnio schrzaniło, dlatego jakby yy, składam demokrację do grobu, że, że właśnie to, co było jej siłą, czyli możliwość zbudowania alternatywy i zmiany następstwa, się skichała. Trump wygnany. Wraca. Nie, 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 nie pojawił się nowy przywódca. Tusk wygnany, znaczy Tusk sobie pojechał do Brukseli, ale Schetyna, się okazał kompletnym nieudacznikiem zresztą, wyskoczył, że będziemy opozycją totalną. Nie, ani kroku w tył, nic żeśmy złego nie zrobili. Głupi ludzie zobaczą jaki błąd zrobili, jeszcze do nas wrócą na kolanach, już mieli wrócić na wiosnę 8 lat. Męczenia tego w kółko i teraz PiS idzie w to samo. Nie, nie zrobiliśmy żadnego błędu ani kroku w tył, nic się nie będziemy zmieniać. No, na razie jednym błędem było w ogóle wprowadzenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. To prezes Jarosław Kaczyński stwierdził, że to był błąd. Zaczęliśmy tę rozmowę o tych błędach PiS-u, ale jakoś nam umknął temat. Jednak myślę, że tych błędów było trochę więcej. No, już y, y, trzeba by chwilę, chwilę trawić na ich wyliczenie. Akurat nie aborcja była tym nie, największym. Pan naprawdę. minister Mastalerek stwierdził, że PiS się nie uczy na swoich błędach, że w jego okręgu, w jego regionie, w województwie łódzkim te listy teraz przed wyborami samorządowymi są po prostu fatalne. Że, że, że tak, on tam prawda. nie widzi nikogo. To prawda, no, ale Żadnej to, lokomotywy. To, to jest część błędnej struktury, ale ta to, to sama struktura jest w przeciwnym plemieniu, tylko że tam mamy gangstera, a tu mamy inteligenta z żyli Boża. To, to, to jest jednak pewna różnica. Bo partia Piłsudczykowska może istnieć jak ma siłę, a siłą Piłsudskiego była przemoc. No. Piłsudski nigdy w życiu żadnych wyborów w Polsce Piłsudski nie wygrał. Nigdy powyżej 30% poparcia nie wyszedł. Tylko miał Berezę Kartuską, miał spacyfikowanych sędziów, którzy robili takie świństwa jak proces Brzeski. Potem zresztą orzekali w, w, w Generalnej Guberni dla Franza, Hansa Franka, potem orzekali dla Bieruta, potem ich dzieci orzekały w PRL-u, a teraz tworzą wolne sądy. Niektórzy Berze, nawet bo... dzisiaj mówią Bereza, ale blogu. to chyba jest nie do przeprowadzenia. <laughs> raczej nie, no raczej nie, ponieważ jednak to jest właśnie Pomyłka partia wodzowska-piłsudczykowska, ale która nie zrobiła zamachu stanu, i nie wzięła władzy przemocą, tylko wygrała wybory. Jak je wygrała, to może je potem i przegrać. Więc jak je przegrywa, to powinna się zastosować do tej demokratycznej higieny, ale ją olewa, ponieważ uważa, że ma swoją plemię, prawda? Ponieważ partie u nas bardziej przypomina Afrykę niż, niż Ameryka, czyli nie są to wspólnoty ideowe, tylko są to wspólnoty plemienne, a nikt swojej przynależności plemiennej nie zmieni. No a jeszcze między tymi plemionami. Są ludzie, o których się walczy, i, i tu jednak obowiązują zasady demokracji. Więc jak nie ma tego walnięcia się w pierś, nie ma tego rozliczenia się, no to, to, to co? Idą pisowcy na demonstracje rolników, są tam witani entuzjastycznie? No nie zawsze. Jak słyszę i Jarosław Kaczyński wychodzi mówi, zawsze byliśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. No bardzo się cieszę, że zawsze. Tylko dlaczego w takim razie podpisywaliśmy ten Polski Ład? No i znowu się zaczyna to jak w kabarecie, prawda, że podpisywali, ale się nie cieszyli. Rolnicy no, je, okładają nie, jednych i drugich, i Prawo, i Sprawiedliwość, i tą całą koalicję, która każdy, dzisiaj rządzi. Nie tylko rolnicy, bo takie widziałem badania United Survey zrobili, kto jest winny problemom rolników i tu można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Oczywiście na czele było Unia Europejska, Ukraina, o 70%, ale prawie tyle samo, 40 parę procent było wskazania, że Platforma i PiS. No i no, no jeżeli się nic nie zmieni, nie, nie, nie ma tego elementarnego oczyszczenia, przyznania się do błędów, no sorry, wszyscy żyjemy w kulturze chrześcijańskiej, nawet ci, którzy się czują osobistymi, osobistymi wrogami Pana Boga, zresztą się czują jego osobistymi wrogami, to znaczy, że w niego wierzą. Więc to jest taki swoisty paradoks. I wszyscy wiemy, że jest coś jak przebaczenie, ale też jest to, to wybaczenie, ma pięć warunków wyznanie win, żal za grzechy, postanowienie poprawy, zadośćuczynienie, prawda, zapomniałem o rachunku sumienia na początku i rachunku sumienia też nie zrobiono. A każdy rachunek sumienia, w którym nie padną słowa Polski Ład, Covid, e, piątka dla zwierząt i jeszcze parę innych takich, każdy taki rachunek sumienia będzie niekompletny. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem przepytania na Przekanale był redaktor Rafał Ziemkiewicz, pisarz, publicysta. Mam nadzieję, że was pan redaktor przekonał do swoich argumentów. Piszcie w komentarzach, jeżeli tak. Subskrybujcie Przekanał, klikajcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach i wspierajcie nas na Patronite. Dziękujemy tym, którzy już to robią. Do zobaczenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo.